Ja nazywam się Piotr Kostecki i w ramach Influencer Live Wrocław moim gościem jest Kinga Sawczuk, czyli Kompleksiara. Kinga. Witam wszystkich, hej. Cześć, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Słuchaj, Kinga, posiadasz 519 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Posiadasz 1 milion obserwatorów na Instagramie i 5 milionów na TikToku. Słuchaj, skąd takie wyniki? Czy naprawdę jesteś osobą, która ma kompleksy, bo te wyniki tego nie pokazują. Odbiorcy kochają cię za to, że byłaś z nimi szczera. Mi się wydaje, że tak, że byłam szczera z widzami. Naprawdę ludzie wyczuwają to, jak ktoś jest sztuczny, ktoś kreuje nie swoją postać. Ja z tymi kompleksami tożsamiałam się z widzami od samego początku, stąd ta też nazwa. W podstawówce miałam trochę taki bunt młodzieńczy i nie podobało mi się to za bardzo, jak wyglądam i jakie moje życie jest. Nazwałam się Kompleksiara, bo też w sumie dzięki tej nazwie poczułam się... Jakbym o tych wszystkich kompleksach mówiła, jakbym się pozbywała tych kompleksów. To było bardzo dziwne uczucie i po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że ta nazwa nie dotyczy mnie, że to już jest taki mój nickname. Ten etap minął, tak? Tak, ten etap minął. I zdawałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie potrzebuję tych kompleksów, bo doceniam to, jaka jestem i każdy powinien to doceniać, dlatego też z biegiem czasu uświadomiałam widzów. Mówiłam widzom, żeby też nie popadali w kompleksy i tak dalej, doceniali siebie. Jednak ta nazwa została, to już taki mój nickname, jednak cały czas teraz utożsamiam się jako Kinga Sawczuk, bo nie każdy zna moją historię kompleksiary. Jednak ta nazwa też mi przypomina o tym, że po prostu nie warto mieć tych kompleksów i żeby nie popaść znowu w ten rytuał kompleksów, bo naprawdę potrafi może nie zniszczyć życia, ale ciężko się żyje z tymi kompleksami, ma się taki ciężar na sobie, a jak się człowiek pozbędzie ich, to od razu lżej na karku. Okej, okay. No super, super, fajnie, że się ich jakby pozbyłaś, już w ten sposób nie myślisz, idziesz do przodu i cały czas się rozwijasz, ale tak na dobrą sprawę, jak to się zaczęło wszystko? Kiedy postanowiłaś, że wrzucisz pierwsze zdjęcie na Instagram, czy nagrasz pierwszy filmik na TikToku? I może pytanie, od jakiego medium zaczęłaś? Od jakiej aplikacji? Wbrew pozorom zaczęłam od YouTube'a. Każdy myśli, że od TikToka teraźniejszego. Kiedyś ta aplikacja nazywała się Musical.ly. Zaczynałam na YouTubie, jednak miałam oglądalność moi rodzice, moja rodzina i osoby ze szkoły. To było bardziej takie na luźno, nie byłam w tym regularna. Nie potrafiłam tak filmików na przykład raz na tydzień nagrywać, bo nie umiałam się zmobilizować. Potem weszła aplikacja Musical.ly, czyli teraźniejszy TikTok. I do tej aplikacji namówili mi moi przyjaciele, powiedzieli: Kinga, tak pasujesz do tego, to jest trochę takie bardziej luźniejsze niż YouTube, więc szybciej ci się to będzie nagrywało i też fajnie, ty tak lubisz takie rzeczy. Ja mówię, no okej, no spróbuję i dodawałam już 2 filmiki dziennie, od tego się zaczęło. Potem coraz więcej, aż przystanęło na tym, że 12 filmików dziennie dodawałam, żeby po prostu ruszyć z moim kanałem, żeby ludzie mnie zauważyli. A po prostu też to lubiłam, więc nie czułam, jak z 15 godziny robiła się 20, nagrywając te 12 filmików dziennie. No i tak to się wszystko zaczęło. A jak to się w ogóle stało, że dotknęłam tego internetu i postanowiłam się pokazać? To wyniknęło z czystej nudy, naprawdę, naprawdę, będąc takim dzieckiem jeszcze,
Bardzo się nudziłam, to tak prosto zabrzmi, ale naprawdę nie miałam W żadnego jakim wieku mniej hobby. więcej zaczęłaś? Tak. Mniej więcej 13-14 lat. Okej. Okay. Nie miałam żadnego hobby i tak dalej, więc a zawsze lubiłam oglądać youtuberki i tak dalej, ludzi w internecie, co pokazują, jaki mają fajny dzień, a to coś fajnego innego pokazują. Ja mówię, kurczę, ja też bym tak chciała, tak oni fajnie, mimo że nikt nie jest przed nimi, mają tylko kamerę, a potrafią się tak otworzyć i ja stwierdziłam, że też zacznę, no i tak to się zaczęło. Tak naprawdę z nudy i mi się wydaje, że podczas tej kwarantanny też ludzie podczas tej nudy i siedzenia w domu zdają sobie sprawę, że czas coś robić, czas znaleźć sobie hobby i więcej zauważyłam jest już nowych TikTokerów i influencerów ogólnie. Nawet moi znajomi nagrywają coraz częściej na TikToku, gdzie kiedyś mówili, że nie, oni do TikToka nie. Więc naprawdę stwierdzam po własnym doświadczeniu, że nuda potrafi robić z człowiekiem wielkie rzeczy. Okej, okay, a wspomniałaś, że zamieszczałaś kilkanaście filmików aż na TikToku. Czy uważasz, że to jest jakaś droga do sukcesu, żeby faktycznie dużo ciebie było w tych social mediach i w tych aplikacjach? Regularność na pewno. Ja te 12 filmików dziennie postanowiłam sobie, bo wtedy naprawdę się opłacało dodawać więcej filmików na dzień. Był też ranking w tej aplikacji. Już tego rankingu nie ma, ale ranking polegał na tym, że zbierało się lajki z całego dnia, nieważne z jakich filmików, czy zeszłorocznych, czy no nieważne, ale w przeciągu 24 godzin i kto najwięcej miał lajków z całego jednego dnia, był wyżej w tym rankingu. No i to też była taka motywacja, żeby nagrywać więcej, żeby ludzie mieli więcej do polajkowania i te sumy się zbierały i pozycja na rankingu się podwyższała. Także te 12 dziennie dało mi taką możliwość, żebym była pierwsza w Polsce w rankingu przez rok. Nieustannie. To walczyłaś. Także tak. I raz byłam też na świecie, bo był jeszcze globalny ranking. No, także uważałam wtedy, że faktycznie się opłacało dodawać im więcej, tym lepiej, ale teraz jest to naprawdę bardzo różnie, bo filmik może pójść w górę sprzed tygodnia, a ten, co dodałam wczoraj, może tak być taki słaby, dopiero, nie wiem, za 2 tygodnie może jakoś tak wybuchnąć i naprawdę czasami nie ogarniam algorytmu jeszcze TikToka, jak to wszystko działa. Bo dużo wprowadzili zmian, ale na pewno regularność to tak, powiedziałabym, że to jest klucz do sukcesu. A jak zaczynałaś, to była jakaś osoba albo twórca, którym się inspirowałaś, którym na przykład sama obserwowałaś i podobało ci się, co robi? Było sporo takich ludzi, ale bardziej z zagranicy. Okay. Były takie bliźniaczki Lisa and Lena. One właśnie teraz powróciły na TikToka, bo kiedyś królowały na Musical.ly. Teraz królują na TikToku, bo miały przerwę. Była też Lauren Gray. One bardzo mnie inspirowały też w sumie w tym i motywowały, że one tak bardzo często dodawały te filmiki i starały się utrzymywać ten kontakt z widzami. Także mi się wydaje, że miałam poniekąd takie inspiracje. A słuchaj, bo działasz na różnych kanałach, a dzisiaj nazwałabyś się TikTokerką, Instagramerką, twórcą, YouTuberką. Który kanał uważasz dzisiaj za siebie przynajmniej, taki za główny? Za główny uważam chyba jednak Instagrama, bo jestem tam codziennie i jestem tam najbardziej regularna. Jednak wszystko tak naprawdę wybuchło od TikToka. Więc mi się wydaje, że siłą rzeczy nazwałabym się TikTokerką, jeżeli chodzi o takie główne, może nie główne, ale takie bardziej, które ma przewagę. Jednak dzisiaj mamy takie słowo jak influencer. Trochę nie lubię tego słowa, nie ukrywam. Wielu twórców nie lubi tego słowa.
Można jeszcze się nazwać influencer to creator, taki, tak? Albo tak, creator, albo twórca internetowy. Tak, ciężko też mi się czasami wysłowić, jak rozmawiam z kimś obcym i ktoś się pyta, czym się zajmuję na co dzień. I czasami nie wiem, czy powiedzieć ten influencer, czy nie, bo tłumaczyć potem cały wywiad od niego, jak to się zaczęło i tak dalej. Więc po prostu zawsze mówię, coś tam działam w internecie. Ale traktujesz to już jako pracę, jako poważną pracę, czy nadal traktujesz to jako jakieś, powiedzmy, hobby? Albo inaczej zapytam, od kiedy zaczęłaś to traktować, powiedzmy, na poważnie i jako pracę i zaczęłaś, powiedzmy, dostawać za to pieniądze? Mi się wydaje, że jako taką pracę, nazwałabym to tak z 2 lata temu, mogłabym już to nazwać tak pracą, jednak wcześniej kompletnie nie miałam pojęcia, że w ogóle da się cokolwiek zarobić na tworzeniu kontentu w internecie. I mi się wydaje, że to lepiej dla mnie było, że nie wiedziałam, bo teraz ludzie chcą nagrywać, bo chcą zarobić, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. I też czasami może im się coś nie udać, bo mają do tego takie podejście, aby tylko zarobić, a ja jednak miałam takie podejście, aby te filmiki były coraz lepsze, okay, aby content był coraz lepszy. I mi się wydaje, że to jednak dobrze, że o tym nie wiedziałam. Potem dopiero z czasem stało się to, nie ukrywam, moją pracą, którą bardzo lubię, bo jednak uważam, że żeby robić coś na co dzień, że po prostu praca musi być twoim hobby, musisz kochać swoją pracę. Dlatego jeżeli mogę cały czas uczestniczyć w tym moim hobby i do tego zarabiać, to jak najbardziej bardzo mi to odpowiada i polecam to każdemu. Dobra, jeżeli już nazywamy to pracą, to żeby utrzymywać content na wszystkich kanałach, ile dziennie pracujesz? Ile zajmuje ci to czasu? Właśnie często ludzie się pytają, a ile miesięcznie zarabiasz, a ile dziennie pracujesz? Praca influencera, że tak powiem, nie ma czegoś takiego jak wynagrodzenie miesięczne albo... Nie, ja nie będę pytał o wynagrodzenie. Nie. A chodzi mi o ten schemat, nie? Że nie ma też miesięcznego wynagrodzenia jak w normalnej pracy i też nie ma stałych godzin pracy. Do tego właśnie dążę, bo czasami jest tak, że to tak naprawdę zależy też od nas, ile pracujemy. Jeżeli chcemy cały dzień nagrywać filmiki i poszerzać swoją publiczność, to jak najbardziej, ale jeżeli mamy taki trochę gorszy dzień, to na przykład nie nagrywamy i jednak to się potem łączy z tym, że jak cały czas się utrzymujesz i nagrywasz, jesteś cały czas regularny, regularna, to potem to przechodzi właśnie na wyniki też zarobków. Także mi się wydaje, że to też zależy od nas, więc nie mogę tak konkretnie powiedzieć, ile dziennie pracuję, ale codziennie wrzucam coś na Instagrama i codziennie, więc ciężko w tych czasach nazwać to tak pracą, bo nie każdy to rozumie, ale... Ja dążyłem do tego, że prawdopodobnie praca influencera polega na tym, że cały czas musisz coś gdzieś być w sieci, bo prawdopodobnie tak, cały czas prawda. Jesteś gdzieś na story, to praktycznie to czasami prawda. Wychodzi z 12 godzin albo i więcej dziennie, tak? Tak, to prawda. Nawet my mamy taką dosyć dziwną pracę, bo nawet jesteśmy w pracy w święta bożonarodzeniowe, bo pokazujemy na Instastory, jak wygląda nasza Wigilia. I dla nas to nie jest coś właśnie, ja nie lubię też do końca nazywać to pracą, bo praca jednak mi się kojarzy z czymś, co trzeba robić i tak dalej, żeby móc zarobić, a jednak ja sama chcę pokazywać na Instastory, że zobaczcie moją choinkę i tak dalej. Tutaj przykład daję oczywiście, ale tak naprawdę no można powiedzieć, że cały czas jesteśmy w tej pracy. A pokazujesz również swoich bliskich, rodzinę na kanałach social media? Nie przeszkadza im to, czy jednak nie pokazujesz ich wcale?
Jak to jest u Ciebie? A to różnie. Czasami pokazuję mamy, jak jest jakiś taki fajny moment. Nie na co dzień, bo też nie mieszkam z rodzicami. Tatę pokazałam w mojej najnowszej książce, więc to już było coś, bo raczej się nie pokazuje mój tata na moich social mediach. Brata czasami pokazuje. To jest tak umiarkowanie. Nie to, że wszyscy wiedzą, jak moja cała rodzina wygląda, tylko tak od czasu do czasu jakaś fajna sytuacja. A jeżeli tego kontentu generowałaś aż tyle, no to zajmowało jednak troszeczkę czasu. Jak to wszystko łączyłaś ze szkołą? Rozumiem, że niedawno zdałaś maturę, tak. A jak wcześniej to sobie wszystko jakby organizowałaś? No ciężko było zorganizować sobie ten czas, bo jednak chciałam nagrywać te 12 TikToków dziennie, ale też chciałam mieć dobre stopnie, więc ciężko było mi się zorganizować, zacząć ten tryb takiej podzielnej uwagi. Ale jednak sobie dawałam radę. Czasami no, wychodziło tak, szczególnie w pierwszej liceum, że kończyłam się uczyć o 3:00, bo do 21:00 tam nagrywałam, a przecież nie było po południu czasu, żeby odrobić lekcje. Ale moim zdaniem, jeżeli ktoś chce naprawdę coś osiągnąć, to siła, determinacja i jedziemy. I da się. A masz kogoś do pomocy? Na przykład, albo inaczej zapytam, ile normalnie zajmuje Ci zrobienie jednego filmiku na TikToka? No wydają się 15-30-sekundowe filmiki, no to chwila, moment. A tak naprawdę, jeżeli chcesz osiągnąć jakąś jakość, dobry filmik, ile taki filmik nagrywasz? Jak długo? To też zależy, ponieważ czasami jest tak, że mam już od razu pomysł i wiem wszystko, co ma jak wyglądać, mam też piosenkę, ale czasami jest tak, że szukam tego pomysłu i tej piosenki wybranej. To zajmuje więcej niż nagrywanie całego filmiku. Czasami robię jakieś różne przejścia, mam mini scenariusz, żebym pilnowała tego, jak to ma wyglądać. To faktycznie trochę dłużej, ale ogólnie to nie zajmuje aż tak, jeżeli chodzi o TikToka, nie zajmuje aż tak bardzo dużo czasu samo nagrywanie, ale bardziej szukanie pomysłu, żeby on był oryginalny, ale jednocześnie był trendem, bo takie filmiki najbardziej się przyjmują. I właśnie chyba to szukanie, ten research cały chyba najdłużej mi zajmuje. Nie wiem jak innym twórcom, ale mi najdłużej to zajmuje. A masz kogoś do pomocy właśnie, jeżeli wracając jeszcze do tego, czy ktoś Ci pomaga, no na przykład kamerzysta, fotograf, czy do montażu takich filmików, czy w ogóle, albo dla przykładu, nie wiem, menadżera, masz jakąś ekipę, która Cię wspiera? Tak, mam ekipę. Ta ekipa zaczęła się od mojego najlepszego przyjaciela, dzisiaj chłopaka, który mi od zawsze pomagał. Znamy się odkąd miałam równe zero na wszystkich social mediach. Także on właśnie też był jednym z przyjaciół, który zaproponował mi, żebym nagrywała na TikToku. I to zrobiłam, bo faktycznie podobała mi się ta aplikacja. I on pomagał mi w tej takiej mobilizacji, on wymyślił to, żebym regularnie dawała, wspierał mnie ogólnie w tym wszystkim, robił mi zdjęcia na Instagrama, no powiedziałabym, że taki był takim moim menadżerem, załatwiał moje pierwsze współprace i tak dalej, także jestem mu bardzo wdzięczna, bo bez niego chyba bym nie osiągnęła tyle, co osiągnęłam. Teraz jestem w agencji Avant i mam już taką szerszą ekipę, która pracuje nad moim kontentem i różnymi współpracami. Jeżeli chodzi o TikToka, to raczej nie. Raczej sama zawsze nagrywałam, bo to jednak właśnie TikTok ma taki charakter, że się samemu nagrywa z przedniej kamerki. Coś takiego jak selfie, tylko że wideo. Także nie potrzebowałam zbytnio pomocy. Czasami się zdarzy, że o, weź mnie nagraj, ale to jakiś przyjaciel albo ktoś bliski, tam nie jakiś kamerzysta. Jeżeli chodzi o Instagrama, to owszem, często chodzę na sesje zdjęciowe i czasami tam nagrywam jakieś fajne filmiki moich outfitów i też wstawiam na Instagrama.
Na YouTubie jest tak, że czasami mam montażysta, czasami sama się wezmę za to zamontowanie, także to różnie bywa. Czy polecasz takim młodym twórcom faktycznie używanie różnych filtrów, nakładek, aplikacji, czy jednak na początku to nie jest potrzebne i można po prostu bez niczego, bez filtra tak zwane wrzucać na socialie? Wszystko mówimy, żeby osiągnąć jakiś tam poziom sukcesu. Moim zdaniem wszystko jest dla ludzi, ale trzeba robić to po prostu z głową. Jeżeli chodzi o moje zdjęcia na Instagramie, to owszem, one zawsze są po jakiejś obróbce, ale to zawsze chodzi o kolory, bo nie zawsze da się kolory jakoś fajnie złapać, a zawsze ja lubię takie żywe kolory, więc podkręcam często kolor i albo dodaję po prostu jakiś preset i on nie zmienia mojej twarzy, nie zmienia no niczego, raczej takich rzeczy nie używam i nie polecam. Jeżeli chodzi właśnie o filtry na Instagramie, to czasami nagrywam z jakimś filtrem, ale to nie wiem, może jakiś, z jakimś wiankiem, że kwiatki mi dodaje jakieś, nie wiem, śmieszne uszy od czasu do czasu, czy coś takiego, raczej dla fanu. Ale na co dzień bardzo nie polecam. Kiedyś użyłam takiego filtra na Instagramie, na Instastory, co kompletnie zmienił moją twarz i się przeraziłam i od razu zakomunikowałam to swoim widzom, żeby nie używali takich filtrów, bo po prostu to nie jesteśmy my. Mhm, jasne. A słuchaj, bo jeżeli masz tyle różnych jakby kanałów, czyli YouTube, TikTok, Instagram, czy masz jakiś plan na siebie, na każdym z tych kanałów troszeczkę inny, że na przykład na YouTubie jakieś konkretne filmy dajesz przykładowo coś z poradami, czy na przykład jakie filmy lubisz publikować na YouTubie? Jakiego typu? Jaki content możemy tam jakby od ciebie otrzymać? Ja tak teraz sobie myślę, że na każdej platformie mam inny trochę styl. Mhm. Może nie content, ale styl. Na Instagramie mam bardziej taki modowy, lifestyle'owy. Na TikToku mam bardziej taki zabawny, taki trochę pokazuję więcej niż na Instagramie. Na przykład jakieś tańce, no to tańca nigdy nie wrzucałam na Instagramie, chyba że właśnie z TikToka. A na YouTubie często nagrywałam właśnie jakieś challenge, jakieś wyzwania, jakieś vlogi z podróży i tak dalej. Instagram, a YouTube trochę porównałam to do siebie. Jednak teraz na YouTubie miałam trochę taką przerwę, ponieważ szukałam nowego kontentu. Już mi się trochę znudziły właśnie takie typowe filmiki. Chciałabym wymyślić coś nowego, czegoś może... Nowy pomysł na siebie, tak? Nowy pomysł na siebie, może nie coś, co jeszcze nie było, bo naprawdę w tych czasach znaleźć na YouTubie coś, czego jeszcze nie było, to naprawdę trudno, ale coś takiego innego, żeby odświeżyć to wszystko. Mhm. Także mam już jakiś tam pomysł, ale nie porównałabym każdej aplikacji tak samo. Okej. Okay. Słuchaj, to teraz będzie poważnie, bo docierasz do dosyć młodej widowni. Czy spotykasz się z tak zwanym hejtem w sieci? Powiedzmy, jak sobie z nim radzisz? Czy masz jakieś swoje sposoby? No, hejt zawsze był i jednak trzeba się z tym liczyć. Każdy, kto chce zacząć swoją przygodę w internecie, nawet nie zacząć przygody takiej całej jak ja, tylko po prostu wrzucić zwykłe zdjęcie, musi się liczyć z hejtem w internecie, ponieważ no, nie zabronimy tym ludziom komentować zdjęcia, jedynie możemy usunąć, zablokować tego użytkownika. No ja się już... Zdarzyło ci się zablokować? Tak, zdarzyło mi się, bo ja nie ukrywam tego, bo naprawdę nie życzę sobie, żeby ktoś... Wiesz, żeby to była jeszcze jakaś konstruktywna krytyka, jakaś uzasadniona, ale to było po prostu jakieś, ja już nawet nie pamiętam co, bo to nie było jakieś takie ważne dla mnie, ale jednak nie chciałam, żeby ta osoba wróciła na mój profil. No po co wraca, skoro nie lubi moich zdjęć i tak dalej i jeszcze mnie, że tak powiem, bezczelnie wyzywa, nie uzasadniając tego.
Dlatego zdarzało mi się, ale to naprawdę mogę na palcach ręki policzyć, kiedy zablokowałam jakichś użytkowników. Nie, ja to bardzo rozumiem, no bo to jednak jest twój świat, twoje miejsce w sieci i no masz do tego prawo, tak? Jeżeli ktoś tak na dobrą sprawę jest tylko tam, żeby ciebie skrytykować, no to po co cię obserwuje? Dokładnie. Tak? I właśnie chciałam zaapelować do każdego, żebyście się nie przejmowali tymi hejtami, bo tak naprawdę to są ludzie, którzy was nie znają, weszli może raz, dwa na wasz profil, ocenili, zazdrości. Moja mama zawsze mówiła: Kinga, oni ci zazdroszczą. Oni ci zazdroszczą. I to jest po części prawda. Dla mnie najważniejsza opinia jest od moich widzów, takich, którzy naprawdę mnie oglądają, lubią moje filmiki i na przykład zdarza się, że osoba, która mnie naprawdę lubi i wspiera, napisze: Kinga, ale mi się w tym filmiku coś tam nie podobało, bo jakoś dziwnie to brzmiało, czy nie wiem, czy coś takiego. A ja, o, już mam taką informację, co bym zmieniła na następny filmik. Albo na przykład: Kinga, masz, no, lipne jest te twoje światło na tych filmikach. Powiedzmy, nie? A mówię: dobra, dzięki, nie? I to nie jest dla mnie hejt. Dla mnie ważne właśnie są takie opinie i opinie moich przyjaciół i rodziny, bo takich opinii powinniśmy się trzymać, a nie jakichś takich hejtów i innych takich bzdetów. Ja, super. No to wracajmy już do tych bardziej pozytywnych wibracji. Słuchaj, zagrałaś w filmie. No. Jak to się stało? Spodobało ci się aktorstwo? Tak, tak, bardzo mi się spodobało aktorstwo. Ja zawsze gdzieś tam od małego dziecka chciałam iść w tym kierunku i być może dlatego zaczęłam nagrywać na YouTubie, bo nie ukrywam. Jest to coś takiego, może nie samego, ale coś takiego podobnego, więc zawsze gdzieś to we mnie się działo. Zapisałam się na kursy aktorskie, więc chodzę na nie. I nie mogę się doczekać kolejnej jakiejkolwiek produkcji ze mną, bo nie ukrywam, bardzo mi się to spodobało. Fajnie było na planie, czułam się już jak taka trochę aktorka. No to jest gwiazda aktorka, tak. No, wydaje mi się, że jak już zagrałaś w jednym filmie, no to już możesz się nazywać też aktorką. No jeszcze ciężko nazwać, ale trudniej niż nagrywać na przykład film na YouTube'a. Tak, powiem szczerze, że trudniej jest, bo jednak mamy tekst przed sobą, mamy się go nauczyć, zinterpretować go fajnie i tak dalej. A tutaj w social mediach mówimy, co nam ślinia na język przyniesie i tak naprawdę mówimy swobodnie, czujemy się niezestresowani, że nam coś nie wyjdzie, tylko zawsze możemy to uciąć. A tam oczywiście w filmie też może reżyser coś tam wyciąć i tak dalej. Jednak mamy już taką presję, że musimy dać z siebie wszystko. Musimy to fajnie zagrać, żeby innym się spodobało. A tutaj jeszcze przed tobą nie tylko jest kamera, ale też milion innych ludzi, którzy operują nad tym wszystkim. I to jednak stres dochodzi. Także nie powiedziałabym, że łatwiej, a naprawdę trudniej, jednak ciekawiej. Okay. Na pewno. No oprócz jakby produkcji filmowych wydałaś też swoją książkę. Oczywiście, kurczę, nie mam przy sobie. Zawsze mam ją pod ręką. Jak zaistnieć w wiecie i być sobą. Więcej na temat książki. Książka, kurczę, od czego tu by zacząć? Może jak to się stało, że w ogóle napisałam książkę? Zawsze miałam gdzieś tam swoje pomysły, co przekazać widzom i opowiedzieć swoją całą historię, jak to się wszystko zaczęło. Bo tutaj jak opowiadam to, tak w skrócie oczywiście mówię, jak to się zaczęło, tak, że nudziłam się, nagrałam i to tak wychodziło. Jednak w książce opisuję wszystko tak od A do Z. Opisuję swoje relacje też z widzami, z przyjaciółmi i daję dużo, dużo innych rad. I nie wiedziałam, jak to wszystko zebrać w całość, więc pomyślałam, że książka byłaby tym idealnym czymś, gdzie można to zebrać wszystko w całość. I dużo też tam
właśnie tych rad, o których mówiłam, napisałam i też traktuję tą książkę jako taki trochę list do moich widzów, żeby właśnie nie przejmowali się tym hejtem, żeby się nie poddawali i tak dalej. Mi się wydaje, że łatwo się uczyć na cudzych błędach, więc ja wypisałam te wszystkie błędy też szkolne, jak podchodziłam do zajęć i jak, może niekoniecznie zajęć, ale do tego klimatu zajęć, bo często mnie denerwowało to, że w szkole jest tak, że każdy patrzy na siebie i tak dalej. I jednak sobie stwierdziłam, że ale co z tego, że każdy patrzy na siebie. Ty patrz na siebie i będzie okej. Więc takie podejście opisałam też tam i mi się wydaje, że ludzie nauczą się trochę na moich błędach i będzie fajnie, jak ktoś to przeczyta. Jest to bardziej twoja cała historia, jak jakby sobie radziłaś w tym internecie, jak dochodziłaś do tego sukcesu? Czy może jeszcze też podajesz odbiorcom, czytelnikom jakieś porady czy sugestie, jak powiedzmy znaleźć się w tej sieci? Tak, ogólnie tytuł jest Jak zaistnieć w necie i być sobą, więc głównie tutaj mówię o tym, co zrobić, aby po prostu gdzieś zaistnieć w tym świecie internetu, ale przy tym być sobą, bo to jest bardzo ważne i tam wypisuję podpunkty, które ja doświadczyłam i dzięki tym punktom, podpunktom naprawdę uważam, że to daje coś, nie coś, ale naprawdę bardzo dużo. Zaczynam w ogóle książkę od trochę właśnie takiej mojej historii, więc mogę powiedzieć, że ta książka jest trochę poradnikiem, trochę takim motywatorem, trochę moją historią, moją biografią, więc to jest taki trochę miszmasz. Jest tam też trochę takich luk na uzupełnianie interaktywnych rzeczy, także nie ma samego czytania, jest dużo fajnych zdjęć, byłam na sesji zdjęciowej, ale też dodałam takie prywatne swoje zdjęcia, na przykład z rodziną. Jest też tam wywiad właśnie z moimi rodzicami, jak oni to odebrali, że córka nagle powiedziała, ja chcę być youtuberką i tak dalej i jak oni to wszystko tolerowali, czy mnie wspierali, czy nie. Także naprawdę uważam, że ta książka wyszła tak, jak miała wyjść i jestem bardzo z niej zadowolona, więc mam nadzieję, że dużo osób ją przeczyta. No dobrze, czyli to teraz powiem, jak specjalistka od sprzedaży książek Janina Daily, kupcie ją. Słuchaj, a gdybyś mogła dać kilka takich sugestii młodym twórcom, którzy dopiero zaczynają, to co by to było? Jak, powiedzmy, jak zacząć? Co zrobić, żeby nie zacząć źle, bo niektórzy na przykład chcą zaczynać za pomocą, nie wiem, jakiegoś, powiedzmy, czy to hejtu na innych twórców, czy dla przykładu no, wykonywania głupich rzeczy różnych, czasem niebezpiecznych. Czy jest jakiś sposób, żeby dojść do sukcesu, ale nie musieć robić takich wygłupów? Właśnie. No, powiedzmy tak, każdy ma jakby swój styl, tak, ale ja oczywiście nie polecam wbijania swojego kontentu na kimś, hejtując go albo ogólnie wprowadzając zły przykład, ponieważ to się kiedyś odbije na tym wszystkim i jakby ktoś nie będzie miał takiej satysfakcji, że ja to zrobiłem sam, ja miałem swój pomysł. Dużo ludzi właśnie myśli, o, ten taki content właśnie takiego niegrzecznego chłopaka czy dziewczyny, może mnie zauważą, bo wbijam się z tłumu, ale moim zdaniem to jest w ogóle bez sensu, bo naprawdę potem się to odbije nad takim swoim wizerunkiem, potem już całe życie będziesz określany jako ktoś, kto wybił się na tym, że kogoś krytykuje. Więc to naprawdę nie jest spoko, więc ja bym naprawdę pomyślała głęboko nad swoim kontentem, bo jednak to jest bardzo ważne, mieć pomysł na siebie, to w każdej branży jest bardzo ważne, mieć pomysł na siebie i to realizować i się tego trzymać,
No i takim kluczem to właśnie być sobą i nie poddawać się, bo jak ja bym się poddała przy tym, że miałam cały czas 100 subskrypcji na YouTubie i tam wysyłałam swój profil do koleżanek, żeby mnie zasubskrybowały, bo ja dążę do tych 100 subskrypcji. Jakbym się tam poddała, no to bym nie siedziała dzisiaj z tobą i nie rozmawiała sobie fajnie. A jednak postanowiłam, że ja to będę robić. Już nieważne, czy mnie ktoś będzie oglądał, czy nie, ja to po prostu lubię robić. I po pewnym czasie nawet nie zauważyłam tego, a ludzie zaczęli mnie obserwować. Super. No ja jeszcze dodam, że tak z punktu widzenia marketingowca, no to jeżeli ktoś dojdzie do sukcesu za pomocą kontrowersyjnych rzeczy, no to nie jest też atrakcyjny dla marek, firm. Nie będą chcieli z taką osobą współpracować. Dokładnie. A słuchaj, wydałaś książkę, ale czy masz jeszcze jakieś własne produkty, bo to jest też bardzo modne wśród twórców. Tak, miałam swoje koszulki i kubki, jednak to było takie jednorazowe, był jakiś tam drop i komu się udało, to kupili. Teraz na razie takich rzeczy nie robię, bo muszę mieć jakiś taki pomysł na to fajny, a na razie nie mam czasu, żeby to tak jakoś skumulować. Mhm. Więc mam nadzieję, że coś niedługo powstanie, ale na razie zajmuję się książką. Rozumiem, to czekamy z niecierpliwością. A słuchaj, czy ty masz w ogóle jakiś jakby czas teraz na odpoczynek? Czasami robisz sobie wolne od internetów? Tak, czasami sobie robię. Ciężko jednak, bo zawsze coś tam ciągnie, żeby zobaczyć chociażby kto coś wstawił. Jednak uważam, że to jest bardzo potrzebny taki trochę odpoczynek od tych social mediów. I uważam, że no, trudno jest, jednak warto się czasami odciąć. Ja też czasami sobie robię taki reset i po tym resecie wracam i mam pomysły na kolejne nowe rzeczy, więc moim zdaniem super. Nawet nie mówię to do osób, które nie są influencerami, ale też po prostu ludzie, którzy całe dnie przesiadują na telefonie czy na komputerze, warto sobie zrobić taki reset, odpocząć, porozmawiać z rodziną, z kimkolwiek. I po prostu mieć wolny. Jeszcze uczestniczysz w takim projekcie, znalazłem Eco Studio Elektro. Tak, jak to Eco się stało? Studio Elektrosystem. Jak to się stało? Łączyłaś. Dostałam propozycję właśnie w tym projekcie. I miałam być prowadzącą, no i oczywiście jestem tego kanału razem z moim kolegą Kubą Adamiakiem. I ogólnie nasz projekt polega na tym, aby uświadomić naszym nie tylko młodszym, ale i starszym widzom, co robić z elektroodpadami. Ogólnie cały content jest o elektroodpadach, elektrośmieciach, wszystkich zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Co z nimi robić, bo wszyscy wiemy, okej, segregujemy śmieci, plastiku nie używamy i tak dalej. Wszyscy już to wiedzą. W sieci to wszędzie było już, ale nie było tematu, co robić z takimi sprzętami jak zepsuty laptop, zużyte baterie, zepsuty telefon, już nie działający, nie da się już nawet części sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Nowy iPhone wychodzi, więc wiesz, no, zaraz będzie wymiana telefonów, tak, wśród tak. Influencerów na przykład. Także koniecznie zajrzyjcie na kanał Eco Studio, ponieważ tam właśnie fajnie opowiadamy. To są takie trochę wykłady edukacyjne, ale nie są one takie nudne, jak czasami w szkole potrafią być. Tylko po prostu dajemy też trochę śmiechu, zabawy do tego, żeby to nie było takie nudne, żeby to też było z przekazem. Także bardzo się cieszę, że dołączyłam do tego projektu, bo jednak ta ekologia była gdzieś tam zawsze ze mną, bo ja od najmłodszych lat byłam harcerką i też angażowałam się w takie rzeczy.
A to jest naprawdę niezwykle ważny temat, bo coraz się pytam moich znajomych, a wiesz, gdzie wyrzucić właśnie ten stary pilot od telewizora, co leży u ciebie już pół roku? A no nie wiem, chyba do śmieci. Mówię, nie, w żadnym wypadku nie do zwykłego kosza na śmieci, bo są przeznaczone na to specjalne miejsca i bardzo polecam zajrzeć właśnie na ten kanał, bo dużo można się nauczyć. Ja też się cały czas czegoś nowego uczę. Słuchaj, a jakie masz plany na przyszłość? Kim chciałaby być Kinga? Gdzie byś chciała być, powiedzmy, za 10 lat? Co robić? Co robić? Jak już mogę tak marzyć, bo marzyć każdy może, to ja bym chciała siedzieć w pięknym domu z dużym psem, mężem i mieć wieść spokojne życie. Jednak bardzo bym chciała być aktorką. Właśnie to, o czym wcześniej mówiłam, zapisałam się na kursy aktorskie i dążę do tego, aby to się kiedyś udało i spełniło. Zawsze bym chciała gdzieś pozostać w tych social mediach. Jednak jestem taką osobą, która lubi mieć ten plan B i tym planem B jest właśnie aktorstwo. Mam też plan C i D. Tutaj właśnie chodzi o jakieś tam moje pomysły na inwestycje, ale skupiam się na tym aktorstwie i mam nadzieję, że do tego, że uda mi się to zrealizować, ale tak to zawsze chciałabym gdzieś pozostać właśnie w tych social mediach i cały czas utożsamiać się ze swoim życiem, pokazywać i z widzami utrzymywać nadal ten kontakt. Trzymam kciuki, zwłaszcza za aktorstwo. A słuchaj, a lubisz występować publicznie na scenie? Lubię, jeżeli nie mam nic do przygotowania, bo ja jestem taka, że jak mam coś przygotowanego, jakąś wypowiedź albo coś, to nieważne jakbym ją miała, to ja się zestresuję i ja tego nie powiem. A jeżeli mam wyjść, coś tam, nie wiem, właśnie zagrać albo coś, albo jakiś wywiad, to ja się w ogóle kompletnie tym nie stresuję. Zawsze w szkole się stresowałam, jak miałam prezentację. To w ogóle jest bardzo dziwne, bo ja na co dzień spotykałam, bo teraz mamy takie czasy, jakie mamy, i nie spotykam się już z widzami, ale jak się spotykałam, no cała galeria potrafiła przyjść i patrzeć na mnie i miałam styczność z tą publicznością na żywo. A wychodzi taka Kinga w liceum i ma robić prezentację dla, nie wiem, tam 20 osób i to jeszcze znajomych z klasy, to się stresuje jednak, bo no to jest w ogóle co innego. Ale taka duża publiczność, gdzie wiem, że ludzie mnie nie ocenią za to, czy moja prezentacja była dobra, czy dostanę piątkę, czy dwóje, to się tak nie stresuje. Raczej te szkolne rzeczy właśnie mnie tak stresowały, gdzie musiałam coś przygotować i to powiedzieć. W tym materiale wideo będą również występowały Marysia Jeleniewska, Lena Moonline czy Ewa Zasada. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok, jeżeli COVID na to pozwoli, właśnie na scenie i może zrobimy jakiś panel. Też mam taką nadzieję, naprawdę też mam taką nadzieję. Pozdrawiam dziewczyny. I na pewno obejrzę też ich wypowiedzi, bo jestem ciekawa, jak to u nich wygląda z dziewczyn perspektywy, także tak. To dziękuję bardzo Ci za rozmowę i mam nadzieję, że za rok do zobaczenia we Wrocławiu. Też mam bardzo taką nadzieję i dziękuję za rozmowę, było przesympatycznie i pozdrawiam wszystkich. Nazywam się Maria Jeleniewska i jestem znanym twórcą aplikacji TikTok. Jest to aplikacja, na której można nagrywać krótkie filmiki od 15 sekund do maksymalnie minuty i pokazywać naprawdę wszystko, od gotowania, rysowania, po ruszania ustami w dźwięk muzyki, w słowa jakiejś muzyki, piosenki.
albo tańczyć na przykład. Każdy pokazuje po prostu to, co lubi najbardziej. Ja znana jestem z tego, że tworzę przejścia, tak zwane transition po angielsku. I dzisiaj pokażę Wam, co takiego to właściwie jest. Przykładowy filmik oraz jak tak naprawdę tworzę swoje filmiki. Zajmuje mi to od około 15 minut do godziny, w zależności od tego, jakie przejścia robię. Wybrałam piosenkę Shakiry, Hips Don't Lie, i piosenka zaczyna się od słów Oh Baby, czyli pokażę serce jako baby, i będę stała normalnie twarzą do ekranu, później pokażę serce i przybliżając serce będę musiała wyłączyć, nastawię tak, żeby się wyłączyło po prostu w tym momencie nagrywanie, i zaraz powiem, co jest dalej. Dobra. I następnym ruchem będzie schylenie się. Musimy zrobić tak, żeby nie było nas po prostu widać na ekranie telefonu. Przybliżymy nasze ręce i będziemy musieli oddalić jakby za ekran. I potem znowu przybliżyć. I w momencie przybliżania się kolejną sceną będzie to, że nagle się znowu pojawimy na ekranie. Zaraz będzie wiadomo, o co chodzi dokładnie. Jak już się pojawimy, musimy oddalić znowu nasze ręce od ekranu. Będziemy musieli sięgnąć jakby ręką po coś do przodu, ale wciąż, żeby było to widoczne na ekranie naszego telefonu. Okej. Dobra. I kolejnym ruchem, to może się przybiorę. I jak sięgnęliśmy ręką po coś do przodu, będzie to rzeczą nasza głowa, którą wyciągniemy nagle. Będziemy musieli chwycić naszą głowę i ją odciągnąć od ekranu. Zaraz jak ją oderwiemy od ekranu, tam jest dźwięk pistoletu w muzyce i wskażemy do przodu i w tym momencie będziemy musieli zamarznąć. Dobra. Zrobiłam screena ostatniej sceny i przeniosłam go z telefonu na tablet. Teraz oddalę telefon od tabletu. Może to być jakikolwiek inny sprzęt, może to być na przykład drugi telefon. W moim przypadku jest to akurat tablet. Taki ruch na filmikach daje naprawdę nieziemski efekt. I zaraz zobaczycie, jak dokładnie go się wykonuje. Mamy też opcje, które pokazują nam, w jakim przyspieszeniu możemy nagrywać. Tym razem włączyłam sobie przyspieszenie na dwójce, czyli dźwięk będzie wolniejszy, a mogę zrobić też wolniejsze ruchy, a wszystko będzie dokładniejsze po prostu. Światło mi się odbija tylko. O. Kolejną scenką będzie dokończenie ruchu, w którym zamarzliśmy na ekranie tableta albo innego urządzenia. Musimy go dokończyć i teraz ruszę moją ręką zaraz przy ekranie telefonu. W momencie, w którym moje przedramię będzie dotykało ekranu, dźwięk musi się skończyć. Zmienię też prędkość, znowu będę nagrywała w tempie normalnym. Tak, mamy. W dźwięku mamy dwa klaśnięcia i pomyślałam, że fajnie by było, żeby było widać tą zmianę. Także ja mam ze sobą dwie bluzy, w które się przebiorę
i będę ruszała ręką w jedną stronę, będę miała inny kolor bluzy i potem znowu w drugą stronę i znowu będę miała inny kolor bluzy. Dla ułatwienia zmienię również prędkość z jedynki na tą dwójkę, gdzie będziemy mogli nagrać wszystko na spokojnie. Shakira w swojej piosence śpiewa So Be One. Pomyślałam, że mogłabym pokazać palec wskazujący jako one, odwrócić się i w tym momencie zmienimy perspektywę naszego nagrywania. Przesunę statyw i dokończę ten ruch. A potem znowu wrócę w kierunku tym, w którym nagrywaliśmy przez cały czas. Dobra. Teraz jest właśnie ten moment, w którym odwracam się znowu do naszej pierwszej perspektywy, z której nagrywaliśmy. Machnę rękoma, żeby zrobić takie przejście, że kadr przesuwa się w innym kierunku. I później nakieruję go na ścianę, a zaraz Wam powiem, co jest dalej. Dobra. Wyciągnęłam mój telefon ze statywu. Jak już wspomniałam, nakieruję telefon na ścianę i będę go w rytm, właściwie w beat, który jest w dźwięku, obracała powoli w lewo. Na koniec jest taki dźwięk ostrzenia noża, więc warto by było szybko ruszyć jakoś ten telefon, dlatego też na sam koniec ruszyłam go właśnie w prawą stronę. Dobra, to tutaj poszło. Ruszyliśmy telefonem w prawą stronę. Później ten dźwięk przyspiesza, więc myślę, że fajnie by było zrobić takie przejście, że jest takie zawirowanie. Dlatego przez jakieś 2-3 sekundy, w zależności od tego, ile tam jest w tym dźwięku, fajnie by było po prostu się pokręcić po pokoju i w najszybszym tempie, to jest trójka, po prostu ponagrywać to, co jest dookoła nas, kręcąc się. Okej. Okay. Więc uwaga. W ten sposób. Aby dokończyć ruch naszego przejścia, pomyślałam, że fajnie by było machnąć tymi włosami, one by to jeszcze tak dopełniły tego, ale musimy to zrobić tym razem w zwolnionym tempie, więc wybieram opcję, która jest po lewej stronie. Tam mamy, że dźwięk będzie leciał najszybciej, ale obraz pozostanie najwolniejszy. A później jest jeszcze odrobinkę wolniejszy ten dźwięk, mimo że wciąż jest przyspieszony i obraz wciąż będzie wolniejszy. To będzie bardzo fajny efekt, zwłaszcza że dźwięk jest po prostu w zwolnionym tempie. I ostatnie już dwie sceny. Obrócę mój telefon teraz do góry nogami
Zakończyliśmy w tym momencie, kiedy przyłożyłam moje przedramienia do ekranu, a teraz pojawię się po prostu do góry nogami i na koniec odwrócę się, tam jest, tam Shakira śpiewa, że hips don't lie, więc obrócę się i znowu przerzucimy telefon normalnie i obrócę się w, po prostu stojąc, nie wiem jak nazwać, stojąc w tym samym miejscu, w którym teraz. I właściwie skończyliśmy już nasz filmik. W międzyczasie można się oczywiście przebierać, mieć różne koszulki, to zawsze daje taki większy efekt wow, że dużo po prostu staramy się nad tym filmikiem. I zaraz będziecie mogli zobaczyć efekt końcowy. Cześć, z tej strony Zuch i Marysia Jeleniewska. Dzień dobry. Razem mamy ponad 10 milionów obserwujących. 20 tysięcy jest moje. I widzieliście przed chwilą bardzo ciekawy warsztat, jak zrobić film na TikToku. To wydaje się bardzo proste, ale widzieliście już, że tak nie jest. Ale chciałbym jeszcze kilka pytań ci zadać na ten temat. Jaki sprzęt jest potrzebny? Telefon. Wystarczy dosłownie telefon. Czasami można nagrać coś na przykład aparatem albo jakimś innym sprzętem GoPro. W zależności od tego, co mamy pod ręką, zmontować to na komputerze, przerzucić na telefon, ale wszystko tak naprawdę wychodzi z telefonu, bo to jest aplikacja na razie stricte na telefonie. Mhm. Ale wspominałaś chwilę wcześniej jeszcze, że twój wcześniejszy telefon nie dawał rady. Czyli to jest tak, że nie każdy telefon. Te proste rzeczy można sobie zrobić takim stokowym telefonem z abonamentu, ale żeby wejść na troszeczkę wyższy poziom, no to już niestety trzeba zainwestować. Trzeba mieć lepszy, tak. Jeśli chcemy mieć bardzo dobrą jakość, żeby dźwięk nam się zawsze zgadzał. Niektóre telefony nie łapią nowych, najnowszych aktualizacji i po prostu są w jakiś sposób też wolniej, można tam na nich pracować, rozwijać swoje konto. Jasne, czyli to nie jest kwestia tego, że chcemy być modni, tylko jakby aplikacja wymusza to troszeczkę. Tak, tak. Po prostu na niektórych telefonach nawet nie wyświetla się, że jest jakaś aktualizacja, mimo że jest tylko dla niektórych telefonów po prostu dostępna. Jasne. A powiedz jeszcze, jak często nagrywasz swoje filmy? Staram się wrzucać codziennie jakiś film, ale wiadomo, że codziennie nie mam czasu, żeby coś nagrywać, dlatego tak... Założyłam sobie, że nagrywam wtedy, kiedy mam czas, jakieś 2-3 filmiki, żeby po prostu wrzucać wtedy, kiedy nie mam tego czasu, nie mam kiedy nagrywać. Na przykład się uczę, bo też chodzę do szkoły, to poświęcam czas na naukę czy na jakiś sport i w tym momencie właśnie wrzucam te, które mam w zapasie, jakieś 2-3 filmy, tak żeby codziennie po prostu coś się działo na moim koncie, był jakiś ruch. Mhm. Jasne. Czyli tak a propos produktywności, myślisz do przodu na tydzień, 2 tygodnie, miesiąc? Nie, to myślę, że tak 2-3 dni maksymalnie, bo trendy się zmieniają. Mhm. I jeśli chcemy cały czas pozyskiwać jakichś nowych odbiorców albo zaskakiwać naszych, bo zauważyliśmy, że jedna osoba coś nagrała, co nam się spodobało i jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą i chcemy gdzieś tam ten pomysł dalej rozsławić, że tak powiem, no to musimy to w jak najkrótszym czasie tak naprawdę zrobić. Więc robienie czegoś za 2 tygodnie też nie ma sensu, bo zaraz ktoś nam podbierze pomysł i nie zyskamy takiej popularności tym, jasne, że stworzyliśmy coś wow fajnego. Czyli jak ostatni film wrzuciłem 3 miesiące temu, to tak nie wróżysz mi. Jakby. W sensie zależy co wrzuciłeś, ale jeśli byś go wrzucił teraz, to myślę, że tym bardziej tak ciężko by było nim na nowo zasłynąć. Znaczy nie, no ja z taką częstotliwością publikuję. No to
Też trzeba być aktywnym użytkownikiem, bo TikTok wyłapuje, kto jest bardzo aktywny i wtedy bardziej promuje te konta. Jeśli wrzucimy też raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, to też nie będziemy tak szybko zyskiwać odbiorców, bo w jakiś sposób możemy zostać przyblokowani przez aplikację. To są plusy i minusy, no bo to jakby, może się zgodzisz, może nie, troszkę wymusza tworzenie słabej treści. Że masz presję, wiesz jak to że działa i musisz wrzucić. No to wrzucę, nie wiem, jak idę. Bez sensu, no nie? Czasami niektórzy tak robią, żeby po prostu zatkać lukę, ale jednak fajnie poświęcić czas tej aplikacji, poskrolować czasami nawet godzinkę, dwie, zobaczyć co fajnego można takiego zrobić, żeby chociażby małe, ale ludzie zwrócą na to uwagę, żeby po prostu coś takiego było. Godzinkę, dwie, czyli ile czasu ci to zajmuje w tygodniu? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, sąd niekiedy w ogóle nie wchodzę na TikToka, a jak na przykład nie mam czego się uczyć, no to potrafię siedzieć 2 godziny, scrollować, patrzeć co mogłabym w tym tygodniu nagrywać. Także myślę, że z 2-3 dni takie w tygodniu mam, ale staram się też jak najmniej jednak siedzieć, bo to jest takie bardzo uzależniające. Naprawdę coraz więcej osób faktycznie siedzi i przegląda, scrolluje, bo to tam zakładki nie mają dna. Można przewijać, przewijać i... No tak. I się nie dojdzie do końca i teraz chcemy odkrywać, co takiego nowego będzie w tym filmiku. To jest tak skonstruowane, więc faktycznie jest w tym niebezpieczeństwo. Ale fajne jest to, co mówisz, że oglądasz go celowo. W sensie to nie jest właśnie coś, nad czym tracisz czas. W sensie, nie wiem, przychodzisz ze szkoły, nie masz się co uczyć, no to przelecę 4 godziny na TikToku, tylko to jest raczej pod jakimś kątem. Praca. Trochę tak, ale wciąż jednak rozrywka, bo ja się bawię tym tak naprawdę. No tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Tylko wiesz, no chodzi mi o to, że dużo ludzi po prostu ogląda i w sumie nic nie robi. Ma jakieś obowiązki, a jednak poświęca czas czemuś, czego nie powinna robić. Dobra, to jest twoja praca tak naprawdę już w tym momencie. To powiedz, ile czasu zajmuje ci średnio zrobienie jednego filmu? W zależności od tego, co nagrywam, a... Są to naprawdę różne rzeczy, czasami tańce, jakieś komedie z moim bratem, a właśnie takie przejścia to od 15 minut do godziny potrafię poświęcić na jeden filmik. Jak są to przejścia, no to czasami się nie udaje to i muszę parę razy powtarzać, żeby to było tak, jak chcę konkretnie. Mimo, że ludzie by nie zauważyli tej zmiany, to ja muszę być zadowolona ze swojej pracy. A ile najwięcej powtarzałaś jedną scenę? Zdarzyło mi się raz około 20 razy, bo tak jak wcześniej wspomniałam, miałam inny telefon i po prostu nie łapał niektórych rzeczy, światło się skupiało nie w tym miejscu co trzeba i cały czas byłam biała, więc się denerwowałam, że mi nie wychodzi tak jakbym chciała. No i faktycznie powtarzam i powtarzam, ale wreszcie się udało. Także to też... było 20 razy sekundowa scena. Tak, tak, okay. Dokładnie tak. Dobra. Słuchaj, powiedz jeszcze takie pytanie z rekrutacji, gdzie widzisz siebie za 5 lat? Bo Donald Trump teraz tam fika troszeczkę, Indie zakazały TikToka. Co się wydarzy? Czy jakby dywersyfikujesz swoją twórczość? Starasz się być też w innych miejscach? Przede wszystkim bardzo skupiam się na szkole. Dla mnie social media są zawsze takim planem B, takim... drugą częścią mojego życia, ale jednak tą pierwszą, tą główną jest szkoła i chciałabym bardzo pójść na studia, nie robić sobie roku przerwy, tak jak część twórców internetowych, żeby skupić się na mediach. Umiem to w jakiś sposób rozdzielić, więc chciałabym pójść na studia albo dostać się za granicę do Wiednia, bo uwielbiam języki, język niemiecki, angielski, więc na jakiś taki kierunek językowy. Albo zostać tutaj w Poznaniu, też pójść na jakiś kierunek związany z językami, z lingwistyką. No w mediach tyle, ile dam rady jeszcze dawać siebie, być kreatywną osobą i przyciągać innych odbiorców, to po prostu pozostanę. Bardzo mi się to podoba, co robię, bardzo lubię to robić, uwielbiam spotykać się z moimi fanami i cieszę się po prostu, że oni cieszą się na mój widok, cieszą się z mojej pracy. Lubię to, co robię, więc myślę, że wciąż pozostanę jak najdłużej, jak tylko będę mogła. To dziękuję ci, Marysiu, za rozmowę, za warsztat. Jeszcze spotkamy się na panelu dyskusyjnym w takiej wersji pandemicznej, czyli każdy u siebie w domu.
Także dziękuję Tobie, dziękuję wszystkim, którzy tutaj są i nagrywają, wy ich nie widzicie, i dziękujemy Kolegium Da Vinci, gdzie mieliśmy okazję się spotkać. Dziękuję również bardzo. Witam wszystkich, ja jestem Maciej Mazurek z UCH i dzisiaj będziemy rozmawiać o TikToku. O TikToku od strony komercyjnej, o TikToku od strony monetyzacji, czyli biznesowej. Dzisiaj jest z nami tutaj trójka wspaniałych gości. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Właściwie tak, dobry wieczór. My to nagrywamy wieczorem. I ja króciutko przedstawię, może inaczej, ja nie będę przedstawiał was, tylko powiem kto, a wy już powiecie parę zdań o sobie. Myślę, że tak będzie płynniej niż jak ja bym się produkował. Powiem tak, jak ja was widzę na ekranie, czyli pierwsza jest Ewa, czyli Dobra Faza. Cześć, jestem Ewa, Dobra Faza, mam 24 lata, jestem influencerką praktycznie od roku. Skończyłam studia, ale teraz skupiam się całkowicie na pracy w internecie. Dalej jest Lena. Dzień dobry, ja się nazywam Lena Kociszewska, mam 17 lat, też jestem influencerką, działam na Instagramie, na YouTubie oraz na TikToku. I zaczęłam to robić tak naprawdę około 4 lata temu, czyli jak miałam jeszcze 13 lat, zaczęło się od takiej mini pasji i zafascynowania internetem, no a teraz tak naprawdę zajmuję się tym na co dzień. Oprócz tego chodzę do szkoły, do technikum, jestem na kierunku technik, przemysłu, mody i też się rozwijam w tą stronę. Okej, okay, i została nam jeszcze Marysia. Cześć, nazywam się Maria Jeleniewska i jestem jednym z większych twórców aplikacji TikTok. Jestem także uczennicą liceum w maturalnej klasie na rozszerzeniu z matematyki i geografii. No i jestem... Tworzę w internecie już 5-6 lat tak naprawdę, także gdzieś tą działalnością całą jestem bardzo, bardzo oswojona. Mhm. Super. Matematyczno-geograficzny profil. Jakoś mi się to nie klei, szczerze mówiąc, nie mogę tego taki połączyć. Taki kompletnie niezwiązany w ogóle z tym, w co chcę iść, ale stwierdziłam, że może być w miarę prosty. Jasne. Znaczy, jak tam, gdzie jest matematyka, tam nie będzie prosto, to można od razu założyć. Ale dobra, słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o, tak ogólnie rzecz biorąc, o pieniądzach. Influencers Live Wrocław jest konferencją, która skupia się na biznesowej stronie marketingowej, stronie jakby bycia twórcą, czy bycia też marketerem, który współpracuje z twórcami. I każda z was ma kilka milionów obserwujących. Ja mógłbym sobie wyliczyć średnią, tutaj to mi by przyszło też kilka milionów, ale powstrzymam się. Ale każda z was, dla każdej z was to jest zawód. Wy jakby pracujecie, to już nie jest robienie filmików, jak to się często nazywa, tylko po prostu konkretnie możliwość utrzymania się i to na bardzo ciekawym poziomie, tak? Wydaje mi się, że na ten moment tak się to rozwinęło. Znaczy dla mnie przede wszystkim wydaje mi się, że zawsze będzie to pasja, bo od tego się zaczęło i tak to dalej kontynuuję. Staram się robić wszystko tak, żeby sprawiało mi jak najwięcej radości i przyjemności, ale faktycznie na ten moment można powiedzieć, że jest to też większa część mojego życia i tak, jest to mój zawód. To tak u mnie. No, słuchajcie, bo
To jest, znaczy TikTok jest w ogóle dla wielu marketerów tematem tabu, o tym się nie mówi troszeczkę. Z drugiej strony, jak się mówi, to bardzo często negatywnie. Ja to obserwuję, znaczy sam TikTok obserwuję z wielkim zainteresowaniem, ale też z wielką taką fascynacją obserwuję marketerów, którzy uważają, że tutaj się nic nie da zrobić. W sensie, że jakby z miejsca skreślają to medium i jak to wygląda jakby z waszej strony? Czy wy uważacie, że dla marki, bo jakby dla was wy zarabiacie pieniądze, to oczywiście, czy to jest dobre miejsce, ale dla marki, ktoś przychodzi z produktem, ja na przykład byłbym agencją reklamową, producentem czegoś i przychodzę z jakimś produktem, chcę go zareklamować i czy jakby na TikToku jest miejsce dla wszystkich, bo to jest pytanie, czy na TikToku jest miejsce dla wszystkich produktów i usług, czy są jakieś szczególne dziedziny, które bardzo żrą z tym medium? Macie jakieś takie już teraz doświadczenie? Myślę, że tak naprawdę wszystko może znaleźć swoje miejsce tam na tym TikToku. Każdy może wszystko pokazać w różny sposób i zainteresować odbiorców. Przede wszystkim aplikacja szczyci się tym, że mamy odbiorców w różnym wieku. W zależności od tego, co kto nagrywa tak naprawdę, oglądają nas i dzieci, i coraz więcej starszych osób, które mogą być zainteresowane rzeczami, które akurat reklamujemy, a które czasami nie wiedzą, że reklamujemy. I zwrócą po prostu uwagę, o, ona ma, nie wiem, szczotkę z tego sklepu, albo ona ma ubrania z tego sklepu i po prostu też sama będzie chciała się zainspirować. Mamy jako twórcy internetowi ogromny wpływ na innych ludzi na świecie. Mhm. I aplikacja... Ja jeszcze... To ja będę rozdzielał głosy. Wydaje mi się, że Ewa była pierwsza. Mi się kwadracik pokazał Ewy pierwszej. Okay. Sama aplikacja też jest właśnie z tego znana, że tam jakby przewyższa autentyczność. Na Instagramie możemy sobie te zdjęcia poprzerabiać, możemy sobie nad nimi popracować, a jednak na TikToku jesteśmy my się odzywamy, my tańczymy, my się ruszamy i jesteśmy bliżej tych widzów niż powiedzmy na Instagramie. Dlatego też uważam, że można znaleźć swój sposób na pokazanie różnych produktów i myślę, że każdy produkt może znaleźć swoje miejsce po prostu u różnych odbiorców. Mhm. Lena, jeszcze? No to ja chciałam jeszcze dodać, że właśnie TikTok teraz rozwija się w taką stronę, że właśnie wszystko znajdzie swoje miejsce, wszystko znajdzie grono odbiorców, którzy są konkretną rzeczą zainteresowani i to nie można tego tak kategoryzować, że tam po prostu sprzeda się tylko jedna rzecz, czy tam ludzi interesuje jedna rzecz, bo tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi zajmujących się różnymi rzeczami i interesujących się różnymi rzeczami, więc wydaje mi się, że to jest dobre miejsce tak naprawdę dla wszystkiego. Jasne. A czy z waszego doświadczenia marketerzy to rozumieją? Czy dostajecie oferty i czy one są napisane dobrze? Bo o co mi chodzi? Nie są dobrze. Znaczy ja tak podejrzewam, wiesz, bo ja jakby jestem w internecie już za chwilę 12 lat będzie i ja widziałem, jak ewoluowała blogosfera. Jak, znaczy może nie sama blogosfera, chociaż też, ale marketerzy, którzy współpracowali, czy chcieli współpracować z blogerami, jak my się nawzajem uczyliśmy w ogóle wspólnego języka. I teraz mam wrażenie, znaczy później właśnie wszedł YouTube i znowu marketerzy musieli się tego nauczyć i teraz jest TikTok. I ci biedni marketerzy mają kolejne medium, którego mam wrażenie w dużej mierze nie rozumieją. I jakie jest wasze doświadczenie? W sensie dostajecie brief i co? Patrzycie i mówicie sobie o Boże, czy raczej w większości, że to tak jest... Tak się zdarza. Tak się zdarza. Ja bardzo często po prostu ręce mi opadają, jak widzę niektóre briefy i musimy razem z menadżerką pisać, tłumaczyć, że tak nie można, tak się nie da, to jest za dużo. Tak treści się na TikToku nie pokazuje i albo przystaną na to, albo niestety jestem zmuszona zrobić według ich wytycznych, co wtedy idzie na mój minus. Mhm. Także oni dopiero się uczą i poznają tę aplikację od środka. I jako ja, influencer, zawsze staram się im przetłumaczyć, że jednak można inaczej. Tak, myślę, że ciekawe jest też to, że na TikToku treści są pokazywane dosyć w krótkim czasie, ponieważ zwykle te filmiki mają 15 sekund, można faktycznie rozciągnąć je do minuty, ale to się zdarza bardzo rzadko. I często w briefach po prostu jest sytuacja, że mamy pokazać tyle elementów naraz, że po prostu ten produkt albo tam w ogóle ginie, albo dzieje się za dużo rzeczy, albo patrzymy na to i sobie myślimy, że to jest brief na 3 minuty filmu
a nie na 15 sekund TikToka, kiedy też każda osoba ma jakiś swój styl i ma pomysł, jak można pokazać ten produkt i w momencie, kiedy dostajemy bardzo brief z wieloma detalami, no to ten i nasz styl, i nasza autentyczność czasami może w tym niestety zaginąć. Mhm. Czasami firmy bardzo dużo wymagają od twórcy, a dokładnie nie wiedzą, jaką rolę spełnia ta aplikacja i w jaki sposób możemy przedstawić faktycznie jakiś produkt, żeby zainteresować odbiorcę, bo my tak naprawdę wiemy, co najbardziej zainteresuje odbiorcę. Czasami jeśli ktoś nie prowadzi takiego vlogowego kontentu na swoim profilu, no to nie będzie mógł nagrać 30-sekundowego albo minutowego filmu, bo ludzie tego nie obejrzą po prostu, bo są przystosowani do tego, że ta osoba nagrywa krótkie filmiki właśnie w tym stylu. Właśnie fajnie jest, jeśli da się wolną rękę dla twórcy, żeby on mógł zrobić coś w swoim stylu, co wie, że się spodoba jego odbiorcom. Mhm. Czyli to, co powiedziałaś, Marysia, teraz to są dosłownie te zdania, które my wypowiadaliśmy 7, 8, 9 lat temu i to jest w ogóle dla mnie fascynujące, że cały czas jakby ludzie po drugiej stronie marketingu nie nauczyli się jeszcze tego, że twórca wie lepiej, jak wygląda jego medium. Twórca wie lepiej, co jego fani chcą. I ja nawet, żeby jakby tym, czym ja to udowadniam, jest to, że nawet ostatnio ze studentami moimi rozmawiałem, ile im potrzeba czasu, żeby rozpoznali reklamę na TikToku, bo wiecie, jak się przewija feed, no to co chwilę wyskakują reklamy, jakieś filmy, jak przez TikToka nadawane, no to generalnie to jest sekunda nawet nie i już widać, że to jest reklama i wtedy się to przewija. Natomiast kiedy wy macie coś, no to ogląda się to do końca. To jest chyba to, nie? Że po prostu trzeba, taka odezwa, trzeba dać wam wolną rękę. Tak, myślę, że tak. Jasne. Kurczę, w ogóle szkoda, że nie widzimy się na żywo. Myślę, że byłaby też lepsza dynamika. Tak, na pewno. Ale, myślę, że nic straconego za rok, planujemy w maju spotkać się na żywo, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, ale słuchajcie, jak z waszego doświadczenia ludzie reagują na to, jak wy coś reklamujecie? Czy to jest na zasadzie tego, że w komentarzach sprzedałaś się, że tam cofam lajka? Bo to są rzeczy, które jakby przerabiali blogerzy, przerabiali youtuberzy. Tak. Właśnie, to jest ciekawa sprawa, ponieważ właśnie tutaj chodzi o ten styl, kiedy każdy ma coś swojego, to wie na przykład, w jakiej sytuacji na przykład można spojrzeć na brief i już na przykład widzę to, jakie będę miała zaraz po tym komentarze, ponieważ też zależy, jak pokaże się dany produkt, czy właśnie jest to autentyczne, czy to jest w moim stylu, czy jest to z pomysłem, ponieważ czasami jeśli damy po prostu prostą reklamę i nie przyłożymy się do tego za bardzo, to możemy spotkać się, znaczy zawsze możemy spotkać się z komentarzami, że się sprzedaliśmy, że już nam nie zależy na obserwujących, że mamy słaby content, ale dlatego myślę, że lepiej właśnie jest zrobić coś, co pasuje nam najbardziej, co wiemy, że ludzie też faktycznie załapią, że polecamy jakąś rzecz, ale jednak nie wpychamy im jej tak niemiło i właśnie w taki narzucający się sposób, tak bym powiedziała. W moim przypadku nawiążę też do poprzedniego pytania. Jeśli będziemy pokazywać ten produkt nie tak nie wiem, bardzo nachalnie. Nie będziemy przez 15 sekund go pokazywać, tylko pokażemy gdzieś w środku, potem trochę pod koniec, że ludzie zauważą ten produkt, ale jednak to nie będzie taka typowa reklama, która zniechęca widza do oglądania tego filmiku. I no, bardzo często właśnie się zdarzają te negatywne komentarze, kiedy właśnie przez cały nasz filmik mówimy albo pokazujemy tylko ten jeden produkt, który reklamujemy. To wtedy piszą, że się sprzedaliśmy, a jeśli zauważą go tylko trochę gdzieś tam w trakcie tego filmiku, co i tak już zwróci ich uwagę, że akurat z tego korzystamy, no to już nie będzie takich złych tych komentarzy, nikt nie zauważy i nie będą się sypały taka fala hejtu.
to może wzbudzić też ciekawość i po prostu ludzie prędzej zapytają, o, a co to było? I tak właśnie pójdzie to lepiej niż po prostu od razu pokazać, patrzcie, patrzcie, mam to. Dokładnie. Ale odezwę się, bo jestem starsza od dziewczyn, o, no troszkę jednak, i widzę różnicę, bo... Biegnij cytować, jak chcesz. Może lepiej. I widzę, że u mnie takich komentarzy, one są znikome. Jak jest komentarz, że się sprzedałam, to ja jestem w szoku. Mi się wydaje, że to jest też kwestia wieku, że ci młodzi, oni zazdroszczą młodym. Bo jeżeli rówieśnicy są jakby, no, oczywiście na równi i Lena sobie chodzi do szkoły, a ktoś razem z koleżanką i ta koleżanka nie zarabia w ten sposób, to jest ogromna zazdrość. Tak samo w przypadku Marysi. A jestem już no, starsza już, że jakby wszyscy wiedzą, że ja dawno jestem po szkole i tutaj chyba jest ten bardziej taki większy szacunek, że tych rówieśników nie ma i oni wiedzą, że ja po prostu zarabiam. Także to też jest kwestia tego wieku i podejścia młodych do młodych. Mhm. No, to jest fakt, to jest też jakby od zawsze, że całe jakby takie wywijanie szabelką kończy się w momencie, kiedy trzeba samemu rachunki zapłacić i wtedy jakby okazuje się, że trzeba pracować w życiu, a niekoniecznie ta praca musi być, nie wiem, 8-10 godzin ciężkiego etatu, można robić to, co się lubi i jednocześnie zarabiać, no ale jakby do tego niektórzy muszą dorosnąć. A bo jakby mówicie o tym, jak to robić właśnie, bo tutaj myślę, że dosyć sporo osób, spora liczba osób, które nas słucha czy ogląda, to są wasi fani i którzy też jakby w którymś momencie na pewno chcą robić to, co wy. To w zasadzie są rady, czyli nie robić nachalnej reklamy tylko dlatego, że ktoś coś oferuje. To taka podstawa. Co jeszcze? Czy jakby dobierać ten produkt do siebie? To jak to jest ważne? W sensie, jak bardzo ważna jest autentyczność na TikToku? Wydaje mi się, że bardzo, bo ludzie jednak, którzy nas obserwują, wiedzą, jaki styl życia prowadzimy i co możemy lubić, co nie. Gdzieś tam w pewnym momencie się po prostu będą domyślali i jeśli będziemy reklamować coś, co będzie z nami niezgodne, no to od razu się skapną, no wtedy też mogą się pojawić właśnie te złe komentarze, że a sprzedałaś się, bo tak naprawdę to nie jest rzecz, z której korzystamy, a tylko chcemy zarobić sobie na to. I no musimy zwracać bardzo uwagę na to, żeby jednak coś, co reklamujemy, zgadzało się z nami prywatnie. Mhm. Tak, i to jest też, myślę, to... Znaczy ja tutaj mówię za siebie, przynajmniej ja nie czułabym się dobrze, kiedy polecałabym na przykład coś, czego nie jestem pewna, albo coś, co wiem, że jest niezgodne z tym, na przykład takie wartości promuję, z tym po prostu kim jestem, czym się zajmuję, po prostu czułabym się z tym niekomfortowo i też nie mając wiedzy o jakiejś rzeczy i nie mogąc szczerze tego polecić. To przynajmniej ja tak mam. Ja się podpisuję pod tym samym. Też nie polecam rzeczy, które ja nie czuję, że są zgodne z tym, co przekazuję na co dzień i zdarza się, że odmawiam kilka razy w tygodniu propozycji współpracy. Tak, tak, tak. Znaczy, no to jest, mówię, to jest ciekawe, jak to się historia powtarza, że każde kolejne medium, które wchodzi, przeżywa te same dylematy i tych samych rzeczy trzeba uczyć młodych twórców, czy ci twórcy, którzy już zarabiają, uczą potem następnych, więc to jest niesamowite oglądać to z perspektywy. A powiedzcie mi taką rzecz, bo właśnie porównując do mediów starszych, takich jak na przykład blogosfera czy YouTube, czy w tym momencie już na TikToku można zarabiać w sposób pośredni? Czyli jakby tu tłumacząc widzom, można zarabiać bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednio, czyli tak na przykład, że reklamuję jakąś rzecz i za tą reklamę dostaję pieniądze, a pośrednio to samą moją obecnością w mediach społecznościowych, na TikToku w tym momencie, reklamuję co innego, reklamuję na przykład swoją książkę, reklamuję swoją firmę, czy jakby, wiecie o co chodzi, czy już wytworzycie produkty jakieś, czy ta moda na produkty, usługi jest na TikToku, czy to już zawitało? Jest, tylko ja jakby jeszcze nie mam tego, więc ja się jeszcze nie mogę wypowiedzieć, nie wiem jak dziewczyny.
To znaczy, ja jestem na etapie tworzenia swoich produktów i na pewno będę je pokazywała, bo no to też będzie wiadomo, no to będzie coś, co ja tworzę, coś, co, czym chcę się podzielić z moimi obserwatorami. Więc tak, ja na pewno będę coś takiego robiła. Myślę, że ja w przyszłości, przepraszam znowu, jeszcze dokończę, że ja też na pewno planuję coś stworzyć swojego, bo chcę jakby bardziej tą moją markę osobistą upozycjonować, no ale to jeszcze trochę czasu potrzebuje. Ja również mam parę projektów i no trzeba też wiedzieć, że to nie przychodzi od tak od ręki, że będziemy mieli jakąś gotową rzecz, tylko każdy bardzo dużo czasu poświęca na to, bo chce, żeby wszystkim się spodobało to, co stworzymy. I gdzieś tam każdy marzy tak poniekąd chyba o tym, żeby zrobić coś fajnego, coś, co zaskoczy naszych obserwatorów, żeby im się spodobało i bardzo dużo nad tym główkuje. Więc... Fajnie, a jakby, no bo tutaj dziewczyny jesteście bardzo młode, więc jakby 2/3 z was dopiero kończy szkołę, ale czy jakby widzicie jakby kierunek rozwoju w tym, że to będzie szło w stronę, nie wiem, firmy, że staniecie się w którymś momencie firmą? Tak, zdecydowanie myślę, tak. Myślę, że tak. W moim przypadku na pewno zawsze na to, co robię, na to, co robię w internecie, patrzę też pod takim kątem, że właśnie z racji, że jestem w technikum na kierunku technik przemysłu mody i jednak zaczynam się tą modą zajmować, zawsze mnie to bardzo interesowało, zawsze wiązałam z tym swoją przyszłość, to tak naprawdę w wielu rzeczach, które robię, skupiam się też na tym, co mogę w przyszłości z tym zrobić, jak mogę połączyć te dwie rzeczy, bo na pewno nie chcę zostawić tego, co robię teraz w szkole, bo chodzę do niej po to i do wszystkiego się tak bardzo przykładam właśnie, żeby w przyszłości coś z tym zrobić, bo to jednak jest coś, o czym zawsze marzyłam, ale z racji, biorąc pod uwagę jeszcze to, co robię w internecie, co też bardzo lubię, po prostu na pewno będę chciała połączyć te dwie rzeczy razem ze sobą. A dla mnie to jest taki w sumie plan B, bo już od lat, jak byłam mała, miałam inny plan na życie i to, co się wydarzyło, to, że aplikacja powstała, to, że ja tutaj jestem w tym miejscu, gdzie jestem, no nigdy bym się tego nie spodziewała, nie wiem, co się stanie za 10 lat, ale gdzieś tam mam taką swoją drogę obraną już po prostu kiedyś i to jest taka druga droga, którą też chętnie podążę, ale nie wiem, co tak naprawdę mnie tam czeka i co mogłabym jeszcze dalej z tym zrobić. Mam jakiś tam oczywiście pomysł, ale wiadomo, że wszystko, każdego dnia cały internet się rozwija i nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć w jednym momencie. Ale znaczy, czyli jakby może się mylę, ale czyli nie planujecie swojego życia jako kariera TikTokerka, w sensie na przykład są ludzie, którzy są aktorami i chcą grać, być aktorem przez całe życie, czyli jakby to nie jest, to jest etap przejściowy teraz, TikTok? To znaczy, nie wiem, czy taki, to jest tak naprawdę coś, co dzieje się na bieżąco, co się cały czas rozwija i ja tak jak od zawsze miałam jakiś plan na siebie, miałam jakieś marzenia, to tak naprawdę to, co się dzieje teraz, tylko mi pomaga w dążeniu właśnie do tych różnych celów i jest też moją dużą pasją, ale zawsze też mam jakoś z tyłu głowy, znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiadomo, co stanie się następnego dnia, nie wiadomo, co stanie się za miesiąc, za rok, więc jednak trzeba mieć też inne opcje i trzeba wiedzieć, że w razie czego zawsze będę miała co ze sobą zrobić, mam i będę miała na siebie pomysł. Ja jestem zaskoczona tym, co się dzieje i że w ogóle tu jestem. Do mnie w ogóle to nie dociera, bo ja byłam totalnie przeciętną dziewczyną, która w ogóle no, jakby nie pasowała do tego świata, więc ja płynę z prądem. To, co się dzieje, ja jestem z tym na bieżąco. Co będzie, to będzie. Nikt nie wie, gdzie, w jakim miejscu się znajdę za rok, dwa. Także mówię, że zawsze wszystko wyjdzie naturalnie. I tego się trzymam. Ale dobra, to na przykład załóżmy, że jutro TikTok zostaje zbanowany i co? W sensie tragedia, czy jakby koniec świata? Czy wasz świat się wali, czy to jest po prostu, no, idziemy dalej? Idziemy dalej.
Zdecydowanie idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. Na pewno byłoby to bardzo przykre, bo jednak to jest rzecz, w którą wkładamy dużo pracy, dużo naszego czasu, ale myślę, że każda z nas tutaj przynajmniej ma jednak też jakiś plan awaryjny, czy po prostu dużo innych planów, które też możemy wcielić w życie i się nimi zająć. Dla nas, myślę, wszystkich aplikacja jest przede wszystkim taką formą zabawy i kreatywności, tak, że nie traktujemy też tego jako taka główna rzecz w naszym życiu, jakby to odgrywało tą główną rolę, tylko to jest taka poboczna rzecz, która sprawia nam przyjemność, że my tu jesteśmy, że możemy się widzieć z naszymi widzami, że mamy tam taką więź między nimi, nami i to jest dla nas coś fantastycznego, ale jednak każda z nas ma swoje życie, na którym się bardziej skupia niż na samej aplikacji. Więc no, też myślę, że ja się przyznam, że ja rzuciłam pracę po to, żeby w 100% skupić się na pracy w social mediach. Jakby wszystko, co się działo w moim życiu, już nie ma, więc social media są moim całym życiem. Także ja muszę powiedzieć, że jakby to jest moje wszystko. No bo dziewczyny chodzą do szkoły, ja to rozumiem. No. Ale myślę, że jakby się coś stało, to też jesteś w stanie znaleźć tą drugą rzecz, która by ci zajęła myśli i ten czas, który poświęcałaś na aplikację. Że byłabyś w stanie jeszcze coś... Tak, no bo Ewa, pojawiasz się, myślę, tak. Pojawiasz się w telewizji, robisz różne rzeczy, czyli jakby to też jest takie fajne, że ładnie to się nazywa dywersyfikacja, że po prostu z różnych źródeł starasz się po prostu czerpać i być w różnych miejscach, poznawać ludzi. To też jest chyba, tak myślę, dobra rada dla osób, które w to wchodzą, że zawsze jest mieć dobrze plan B, chociaż może niekoniecznie taki, że dzisiaj jestem TikTokerką, a jutro będę prezenterką telewizyjną, tylko generalnie, że takie zbytnie skoncentrowanie siebie i jakby definiowanie siebie przez aplikację może być niebezpieczne. Nie? No tak. O co mi chodzi? Ja się zakrztusiłem. Bo ja widzę, że dużo młodych ludzi, młodszych od was, czy w waszym wieku, ale raczej młodszych, jakby cały świat kręci się wokół tego, że oni chcą być sławni na TikToku, na YouTubie i tak dalej. I definiują siebie i swój wizerunek, swoje samopoczucie przez to, czy są albo nie są. I na przykład Marysia mówisz, że to jest rzecz poboczna. I to jest w ogóle, wiesz, wielu ludziom to się w głowie nie mieści, jak 10-milionowe konto. Znaczy, wiesz, obserwujecie 10 milionów ludzi na świecie, przeszło 10 milionów. I jak to może być w ogóle poboczną rzeczą? W sensie, nie odwaliło ci jeszcze? Że ludzie myślą, że pewnie siedzę tam po prostu i cały czas nagrywam i przeglądam całego TikToka, żeby mieć jak najwięcej tam filmików, obserwatorów i tak dalej. A to też tak nie wygląda. To jest taka rzecz, która no nigdy bym się jej nie spodziewała, jak już wspomniałam i cieszę się, że to po prostu osiągnęłam coś takiego, mimo że nie przykładałam się do tego w tamtym momencie aż tak bardzo, a teraz już inaczej się na tym skupiam, inaczej na to patrzę przede wszystkim. Mhm. Jeśli chodzi o... przepraszam. Możesz mówić. Tak, dobra, dzięki. Jeśli chodzi o młodych ludzi, to myślę, ja nie byłam w takiej sytuacji, ponieważ ja zawsze chciałam być projektantką, tancerką, piosenkarką, po prostu miałam milion pomysłów i robiłam bardzo dużo rzeczy i też mam jednak mimo wszystko dużo pasji i myślę, że każdy młody człowiek przede wszystkim powinien mieć jakieś pasje, powinien robić też coś poza internetem, wydaje mi się, bo to, no to nie jest wszystko, nie wiadomo co się stanie. Myślę, że przede wszystkim musimy mieć rzeczy, które lubimy robić, które sprawiają nam przyjemność tak na co dzień i z którymi możemy sobie myśleć, że możemy z tym wiązać przyszłość i że to właśnie byłoby fajne, ponieważ no tak jak dla mnie internet to jest tak, jest to spora część mojego życia, jest to dla mnie ważne, bardzo lubię to robić, ale nie jest to moje całe życie i nigdy nie miałam takiego planu, więc myślę, że ważne jest to, żeby też po prostu znaleźć jak najwięcej rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Ja też w ogóle młodym ludziom staram się zawsze pokazywać, że życie influencera nie jest
takie kolorowe i idealne, jak się wydaje, i zawsze staram się przybliżyć im moje życie, które się toczy tutaj normalnie. Tutaj nie ma paparazzi, nie ma kamer, jest po prostu normalnie i zawsze staram się pokazać różnicę między tym, co pokazujemy, a tym, jak jest naprawdę, żeby oni tak bardzo nie brnęli w te marzenia o byciu po prostu rozpoznawalnym w internecie. Także staram się jakoś to im racjonalnie pokazywać. Tak. Ale teraz często dzieci mają zapracowanych rodziców na przykład, albo no chociażby w obecnej sytuacji bardzo dużo czasu spędzają w internecie i przeglądają wszystkich tam tych swoich ulubionych twórców i myślą sobie, o, chciałabym być nim, i właśnie w tym kierunku dlatego chcą dążyć, bo nie skupiają się na jakichś innych zainteresowaniach czy pasjach albo rzeczach, w których są dobrzy, a skupiają się na internecie, i myślę, że dlatego jest takie przekonanie, że dzieci chcą w tych czasach być youtuberem, tiktokerem, bo po prostu temu poświęcają najwięcej czasu w tym momencie. Mm-hmm. No tak jest, że jakby jako społeczeństwo, myślę, jako dzieciaki mamy pewne braki emocjonalne też, no gdzieś to trzeba jakoś czymś wypełnić, a marzenie o byciu sławnym, no to chyba dużo ludzi, nawet ci, co się nie przyznają, pewnie o tym marzą, no bo to fajnie jest po prostu być popularnym, fajnie jest, jak ktoś nas rozpoznaje, no właśnie, ale to jest fajne, jak rozpozna nas ktoś raz kiedyś, a czy wy macie w ogóle życie prywatne? W sensie takim, wiecie, że możecie, nie wiem, wyjść w dresie do warzywniaka, kupić, nie wiem, kilogram pyrek i wrócić. Pyrki, w sensie ziemniaki, bo tutaj nie wszyscy tak, są z porównania. Ja wiem. 50% tak, tak. Z porównania. Znaczy, ja wychodzę. Ja się w ogóle jakby... Wyjdę w dresie z nieumytymi włosami, kto mnie spotka, tym mnie spotka, widzi mnie idealną w internecie, widzi mnie nieidealną w internecie, więc i również w normalnym życiu zobaczy mnie taką, jaką jestem. I tego się dokładnie, tak. Ja też staram się na social mediach tworzyć z moimi widzami taką relację, że po prostu chcę też pokazać tak, jak jest. Mam super dzień, no to mówię, że wow, ale mam super dzień, ale się dzieją świetne rzeczy. Mam średni dzień, pogoda jest średnia, w szkole mi nie poszło, mam bardzo zły humor, chce mi się płakać. No to czasami też zdarzało się, że na Instastory płakałam, bo coś mi do szkoły nie wyszło, bo tutaj pracę zepsułam. Różne rzeczy się dzieją, ale myślę, że staram się po prostu pokazywać, jak jest u mnie na co dzień, jak wyglądam bez makijażu, jak wyglądam, jak wstanę. Nagrywam w przeróżnych sytuacjach, żeby czuć się, bo wtedy myślę, że ludzie też czują się komfortowo z moją osobą, ja się czuję komfortowo z osobami, które mnie oglądają, i po prostu nie mam jakiejś takiej wielkiej, nie ma takiej wielkiej bariery pomiędzy mną a moimi odbiorcami. Myślę, że to jest bardzo fajne i zawsze chciałam właśnie do czegoś takiego dążyć. Mhm. Właśnie pokazujemy nasze prawdziwe życie, że my wciąż jesteśmy jednak tą normalną osobą, która ma problemy, która ma upadki, ma wzloty, i ja na przykład też normalnie wychodziłam, bez makijażu, w dresie, po zakupy jakieś, ale jak mieszkałam na osiedlu, bardzo dużo miałam takich nieprzyjemnych sytuacji też, gdzie widzowie dzwonili na przykład do mojej klatki albo stali pod drzwiami, to tak kilka godzin, więc moja mama zdecydowała, że to jest złe bardzo środowisko i się przeprowadziliśmy na wieś, więc teraz mam już luz, już teraz chodzę po prostu jak chcę i też już zaczepi mnie jedna, dwie osoby na wsi, ale... Proszę? Ale już jest na pewno mniej osób niż na takim blokowisku, co wiadomo, bardzo się cieszyłam, że widziałam te osoby, które podchodziły do mnie po zdjęcie, mówiły, że bardzo lubią oglądać moją twórczość, ale w pewnych momentach stawało się to też męczące, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że jednak każdy z nas jest właśnie tą normalną osobą i też chce mieć tą trochę prywatność was. No, prywatność. No teraz maseczki pomagają, nie? Można tak, bardzo. Przemknąć. Słuchajcie, bo my jakby zaczęliśmy od pieniędzy, czy od marketingu, zeszliśmy trochę na emocje i odpowiedzialność. Ja bym ten temat odpowiedzialności jeszcze pociągnął, bo myślę, że to jest fajne, dlatego że jakby poza fanami waszymi, którzy nas oglądają, to są tu być może ludzie też właśnie od marketingu, którzy chcieliby wejść z produktem na TikTok i tak dalej, więc te emocje, ta odpowiedzialność też jest ważna, bo to też daje nam pełen obraz tego medium, bo jakby pokutuje
takie wrażenie, znaczy wrażenie, opinia, że TikTok jest głupim medium, po prostu, nie wdawając się w szczegóły. A jednak to też jest tak, że to zależy kto co klika i to mu się będzie wyświetlać, bo ja na przykład oglądałem, kiedy były marsze w Stanach Zjednoczonych, te Black Lives Matter, oglądałem relacje na żywo z tego, co się tam dzieje, bez cenzury, bez jakby narracji politycznej z wewnątrz marszu. Dzisiaj też można takie rzeczy zrobić w Polsce. I czy wy jakby jesteście w stanie potraktować swój kanał też w sposób nie tylko rozrywkowy, a przyjąć pewną odpowiedzialność za to, co się dzieje na świecie, w Polsce i uczyć, być, w sensie wiecie, teraz naprawdę być takim influencerem pisanym wielką literą, że nie tylko wpływam na to, jaką kto może kupić sobie torebkę czy szminkę, tylko czujecie to, że jakby macie możliwość wpływać na ludzkie myśli, że miliony ludzi was autentycznie, bo to każdą tutaj z dziewczyn śledzą miliony ludzi. I teraz miliony młodych ludzi może się czegoś od was nauczyć. Nie tylko, wiecie, rozrywkowo, tylko tak, kiedy miarka się przebierze. Czujecie, ja uważam, że skoro reklamuję kosmetyki, ubrania i jestem jakimś wzorem do naśladowania wśród kilkuset tysięcy ludzi, to też moim obowiązkiem jest przekazanie moich wartości. I jeżeli teraz dzieje się źle w Polsce i ja się z tym nie zgadzam, co się dzieje, to ja o tym mówię głośno, bo jeżeli ja będę siedziała cicho, to będzie wbrew, jakby nie będzie moralne dla mnie, ja będę się czuła niekomfortowa sama ze sobą i uważam, że jeżeli oni mnie obserwują, to też mnie wysłuchają i będą albo wyrozumiali, albo po prostu odejdą, gdy nie będzie mi coś pasować, ale ja będę się czuła sama dobrze ze sobą, że to zrobiłam dla nich i dla siebie. Dokładnie i myślę, że też dużo osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, jaką tak naprawdę mają w sobie siłę i jak bardzo mogą wpływać na młode osoby, bo są to osoby, których poglądy się kształtują, które cały czas się rozwijają, dowiadują się nowych różnych rzeczy. Ilu rzeczy ja się dowiedziałam też z internetu, codziennie dowiaduję się czegoś nowego. I myślę, że dużo osób też nie zdaje sobie sprawy, że okej, fajnie, mogą coś zareklamować, ale to, co mówią na co dzień i to, co robią, to jaki mają stosunek do innych osób, czy choćby też właśnie przede wszystkim do obserwatorów, to też wpływa na to, jakie osoby ich obserwują i może jakie zachowania również mogą w nich kształtować, więc myślę, że dużo osób powinno też pamiętać o tym na co dzień, bo właśnie niestety często zauważałam, że nie wszyscy najwyraźniej zdają sobie z tego sprawę. I no tak, no influencer to nie jest tylko taka praca na chwilę, na reklamę, na zdjęcie czy cokolwiek, tylko to jest tak naprawdę też duży obowiązek i dużo osób, które po prostu chcą być takie jak my, więc myślę, że warto też po prostu nieść ze sobą coś dobrego dla ludzi, którzy no na nas liczą i na co dzień nas obserwują. Zgadzam się tutaj z dziewczynami, mamy ogromny zasięg i często to właśnie widać na aplikacji TikTok, że niektóre filmiki związane z sytuacją, która się dzieje na świecie, bardzo się wybijają. Ludzie interesują się tym tematem, chcą wiedzieć więcej, gdzieś dalej potem w internecie, już nie na aplikacji, wyszukują jakichś innych informacji i to jest naprawdę dobre źródło, żeby informować młodsze społeczeństwo, które tak naprawdę czasami sobie nie zdaje sytuacji, jaka się dzieje, co takiego się mogło wydarzyć i jakie mogą być z tego konsekwencje. Ja również wielokrotnie brałam też udział w różnych kampaniach, czy ministerstwa, czy jakichś innych, na przykład antyprzemocowych, czy antyhejtowi i wiem, że coś takiego też jest potrzebne po prostu w tym momencie ludziom na co dzień. Czyli jakby, a macie takie wrażenie, że TikTok jako medium trochę ewoluuje, że rozwija. Rzeczy, wyszliśmy z aplikacji, z musicali, gdzie się tylko i wyłącznie tańczyło, wiadomo, że nie tylko, ale załóżmy. I jakby widzicie, czy to jest jakby prawdziwa teza, że to medium dojrzewa, że ludzie, twórcy dojrzewają, odbiorcy dojrzewają i w związku z tym można wejść z poważną treścią? Nie dosyć, że dojrzewają. O Jezu, usłyszałam siebie.
Przepraszam. Nie dosyć, że dojrzewają, to społeczeństwo się zmienia. Jakby przyszli nowi ludzie, teraz podczas, kiedy zaczęła się cała izolacja, to dużo starszych osób przypłynęło na TikToka, miliony, 30+, także wszystkie treści też się pozmieniały. No i my jako twórcy, ja sama widzę po sobie, że sama też zmieniłam sposób wyrażania tam siebie, bo jednak jest inny widz i się też staram się do niego dostosować. Porusza się inne tematy niż poruszało się tak. Rok temu czy 2 lata temu. Też myślę, że rok temu czy 1,5 roku temu nie podjęłabym się tematu dzisiejszej sytuacji w Polsce, ale dzisiaj jakby stanowczo tak. Tak, i też dzieje się tak, bo przychodzi dużo różnych osób i każda z tych osób znajduje swoich ulubionych twórców i po prostu ci ludzie skupiają się na konkretnych osobach i z nimi zostają. I wtedy my też czujemy się lepiej, bo wiemy, że oglądają nas osoby, które są pozytywnie nastawione w naszą stronę, my czujemy z nimi też większą więź i fajne jest to, że cały czas TikTok ma nowe możliwości, co chwilę pojawiają się nowe możliwości informowania ludzi o różnych rzeczach i to są takie rzeczy, których na przykład rok czy 2 lata temu totalnie się nie robiło, w ogóle tego nie było, a teraz tak naprawdę można zrobić wszystko, na co mamy ochotę, bo zawsze jest duża szansa, że to się przyjmie i że to dobrze pójdzie. Też mam wrażenie, że TikTok czasami promuje takie różne poruszanie ważnych tematów, że już nie jest tylko samo tańczenie i śpiewanie, tylko jak widzi, że jest coś wartego uwagi, to popchnie to do przodu, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. Dobra, wiesz co, bo akurat nawiązałaś do samej aplikacji i to też chciałem zrobić, ale teraz tak bardziej płynnie wyjdzie, bo aplikacja TikTok jakby sam w sobie jest medium zupełnie innym niż to, co było do tej pory. Ja tak to przynajmniej widzę, że Facebook, YouTube, Instagram to jest jednak jakby w pewien sposób powielanie tego samego schematu, natomiast TikTok jest inny. Ma zupełnie inną dynamikę, ale też narzuca trendy, czego w zasadzie nie ma nigdzie. I w ogóle właśnie, jak to jest? Jak wy się czujecie z tą aplikacją? W sensie, czy ona bardziej przeszkadza, czy ona bardziej pomaga? Gdzie jest fenomen tego po prostu TikToka? Znajdzie się wszystko, co lubimy. Jeżeli lubimy makijaż, to będziemy mieli makijaż. Jeżeli jesteśmy po prostu wielbicielami zwierząt, to możemy mieć cały główny wall w zwierzętach i od razu lepiej na sercu. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I to jest niesamowite, że na TikTok narzuca nam od razu treści, które nam odpowiadają i to jest świetne. Tak, i to bazuje również na tym, co oglądamy, jakim filmikom poświęcamy najwięcej czasu, ile sekund oglądamy dane rzeczy, ile rzeczy polubimy, może coś komuś prześlemy, może skomentujemy i to po prostu jest całkiem dobrze sprawdzane. Ja na przykład na swojej stronie głównej w tym momencie mam bardzo dużo osób, które na co dzień obserwuję i treści podobne do tych, które ja nagrywam. Więc to jest akurat dopasowane do mnie, ale na przykład moja mama, która bardzo lubi oglądać koty, ma bardzo dużo kotów i często wysyła mi koty, no i wtedy ma ich jeszcze więcej, więc tak to działa. Teraz ludzie z naprawdę różnych dziedzin przychodzą na TikToka i pokazują, czym się interesują, więc tak jak już wspomniała Ewa, każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jeśli interesujemy się sportem, na pewno jest mnóstwo profili, które też się zajmują tą dziedziną, pokażą jakieś ćwiczenia, czy jak się zdrowo odżywiają. Jeśli chcemy jakimiś podróżami się zainteresować, też na pewno jest mnóstwo takich profili. Gotowaniem jest mnóstwo możliwości i naprawdę każdy człowiek znajdzie tam coś dla siebie i w zależności od tego faktycznie, ile poświęci czasu różnym filmikom, to będzie proponował im TikTok. To jest naprawdę bardzo inteligentna aplikacja, jeśli faktycznie potrafi wyczuć tak swojego użytkownika. To znaczy, że to jest najbardziej inteligentna aplikacja na świecie. Ma system, to jest sztuczna inteligencja najbardziej rozwinięta na świecie, także tutaj nie ma jakby... No właśnie, czyli jak ktoś mówi, że same głupie treści widzi, to chyba niedobrze świadczy o tym, co klika. To znaczy, że on głupie treści ogląda i
Znaczy, że to najdłużej ogląda. Nawet jeśli coś wydaje nam się zabawne, wyświetli nam się, czasami wyświetlają się przypadkowo filmiki, no średnio trafione, zdarza się. Ale jeśli na przykład taki filmik właśnie prześlemy koleżance, o tutaj patrz, haha, prześlemy jeszcze 5 innym koleżankom i tak zrobi 50 innych osób, no to właśnie wtedy taki filmik idzie w świat i tak naprawdę sami to robimy. Więc tak. Jasne. Znaczy, generalnie chyba, tak sobie myślę, warto się nie zamykać, warto dać szansę TikTokowi. Jak się jest marketerem, byłoby to bardzo krótkowzroczne, żeby stwierdzić nie, bo nie. To w ogóle jest straszny argument. Ja pamiętam kilka lat temu, to było dawno, bo to jeszcze nie było TikToka, było Musical.ly. To była taka przełomowa rozmowa dla mnie w tym sensie, żeby właśnie spojrzeć szerzej. Rozmawiałem z Magikiem, Magic of Y, i on mówił właśnie, że no, że teraz tam na Musical.ly jakieś tam filmiki wrzucę, ale stary, co ty, tańczysz? Nie? Mówi, nie, ja robię, no magię robię, nie? Mówi, ale jak na Musical.ly przeczytałem się? Mówi, no nie, no tam każdy robi co chce, nie? I to, wiecie, jakby to jest taka myśl, no, nie? Której często chyba brakuje marketerom, czy ludziom z zewnątrz, że to nie jest tak, że jakby jest pewien mit, tam tańczymy, tylko tam robimy, co chcemy. Czy tak. Możecie polecić jakieś fajne kanały, fajne osoby? Coś wam przychodzi do głowy tak na pierwszy rzut oka? Coś, co może złamać stereotyp TikToka? Może wy pomyślcie, bo ja zacznę, bo mam akurat mi się przypomniało. Jest na przykład... Ja uwielbiam to. To jest dr Gravis i to jest ze Stanów, zdaje się, przychodnia dentystyczna, taka duża, w sensie oni tam robią zabiegi takie z pełnym znieczuleniem i oni sobie wewnętrznie zrobili serial w zasadzie, kręcą, bo przypisywali sobie role i tam jest dziewczyna z HR-u, której nikt nie lubi, jest jakaś dentystka, która uważa się za najpiękniejszą, potem przychodzi praktykantka i one mają bitwę na tańce TikTokowe. Wiecie, tam jest cała narracja, to jest dziesiątki odcinków i że dla mnie to jest super, że można wejść z tak poważnym biznesem jak dentystyka, czy dentystyka, stomatologia tak generalnie i zrobić sobie jaja, a jednocześnie zrobić sobie fajny PR, fajne wrażenie. Nie wiem, coś takiego polecacie, co mógłby zobaczyć marker i powiedzieć, kurczę, można? Na pewno z Washington Post, na pewno tam dziennikarze, z tego co widziałam, to robią świetne filmiki i no, nie wiem, że z humorem, to jeszcze z klasą. To nie wpadłbym na to, żeby Washington Post poszukać, szczerze mówiąc, także sprawdzę sobie, dzięki. Dziewczyny, coś macie w zanadrzu? A to znaczy, Maria, przepraszam, przerwałam ci. Też teraz na przykład telewizja również zakłada swoje profile, żeby trafiać też do ludzi w internecie, nie tylko przed telewizorami i tu też jest parę profili takich, nie chcę konkretnie wymieniać, ale po prostu niektóre programy telewizyjne mają również swój profil, gdzie dodają filmiki z uczestnikami, żeby oni również zwrócili na nich uwagę, żeby popatrzyli, zagłosowali na przykład gdzieś tam zainteresować innych. Mhm. Ja akurat bardzo często przeglądam stronę główną i właśnie tam wyświetla mi się dużo treści, które mnie interesują, ale często są to na przykład treści z różnymi pomysłami, choćby na jedzenie, też jak zachęcić ludzi do zdrowego trybu życia, fajne sposoby na ćwiczenia, fajne warianty zdrowej żywności, jak zrobić coś słodkiego, ale zdrowego, różne takie rzeczy. Myślę, że każdego może coś takiego zainteresować. No i to też jest na pewno fajne, przedstawienie tego w taki ciekawy i niestandardowy sposób. Ja też jeszcze polecam polski profil Chirurg Paweł, jeżeli się nie mylę. No dla mnie to jest złoty profil, bo ja nigdy nie mogłam zapamiętać, po której stronie jest wyrostek i zobaczyłam to na TikToku i już wiem. I podziękowałam mu serdecznie i oglądam go, bo po prostu super nas edukuje. To są takie informacje, których w szkole nie mogliśmy zapamiętać, a tutaj po prostu przyswajamy od razu. No jest tego trochę. Faktycznie można poszukać, tylko trzeba chcieć. Dobra, słuchajcie, bo czas leci, to może zamknijmy naszą rozmowę, czy wam się uda wyprowadzić takie trzy, czy dwie, czy jedną chociaż radę
dla, z jednej strony dla marketerów, a z drugiej strony dla młodych twórców, którzy chcą no jakby wejść na wasz poziom, czyli jakby rady przestrogi, co zrobić, a na co uważajcie, gdzie można wtepnąć, gdzie są jeszcze jakby, nie wiem, niezbadane oceany, co można fajnie rozwinąć, co można fajnie pogrążyć. Macie coś takiego? Tak nawiązując do tego, o czym mówiliśmy tak naprawdę większość czasu, no to po prostu właśnie TikTok ma wiele możliwości, wiele różnych poziomów, więc myślę, że dla każdego produktu znajdzie się tam miejsce, więc myślę, że marketerzy po prostu powinni być otwarci na to nowe medium i na różne nowe możliwości, ponieważ jest to naprawdę skuteczne i jest to naprawdę dobre. A dla twórców, no to myślę, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że to, co robimy, powinno sprawiać nam przyjemność, żeby nie myśleć cały czas, wow, chcę mieć dużo obserwujących, chcę zarabiać pieniądze, chcę mieć to i to, bo to nie jest wszystko, bo tak naprawdę te rzeczy są nam na nic, kiedy nie lubimy tego, co robimy, więc musimy znaleźć coś dla siebie, co będzie sprawiało nam najwięcej przyjemności, coś, przy czym będziemy się jednocześnie rozwijać, dbać o jakość, przykładać się do tego, ale pamiętać przede wszystkim o tym, że to powinna być dla nas fajna rzecz, a nie coś, co nam po prostu nie pasuje i co jest dla nas trudne. Ważną radą i dla firm, i dla twórców będzie, no to o czym też mówiliśmy, autentyczność, żeby każdy twórca był sobą, a firmy, żeby też pozwalały influencerowi pokazać produkt w jego sposób po prostu, nie narzucały tego, jak one to widzą, jak one by to chciały, bo czasami mogą nie mieć pojęcia o tym, jak, co najlepiej się sprzeda tak naprawdę. Sam użytkownik będzie wiedział, jak najlepiej dotrzeć do swoich obserwatorów. No ta autentyczność, naturalność, żeby nie mieć gotowego tekstu, tylko samemu wymyślić we własny sposób, po prostu tak jak się wypowiadamy, a nie linijka do linijki, słowo do słowa, żeby mówić tak, jak ktoś tam chciał z góry. I ja mam dla twórców kluczowe słowo wytrwałość, a dla marketerów wyrozumiałość. Dla nas też, to też jest bardzo ważne. Tak. Czyli z tego, co zrozumiałem, jakbym ja miał podsumować rady dla marketerów, to generalnie przyślijcie brief, który będzie mówił, że mamy produkt X i co wy możecie fajnego z tym zrobić, a nie, że my chcemy, żeby zrobić to i to i to. Czyli może być na przykład, że chcemy, aby się pojawiło to i to, żeby kawałek był, żebyś zrobiła to i to, ale nie było, że ale nie było opisane sekunda co do sekundy, że to ma być właśnie w ten sposób i oni tego oczekują, a potem jak podeślemy filmik, to w sumie to im się nie podoba, albo mają jeszcze jakieś wątki, a właśnie tego wymagali. Tak, mogą być po prostu sugestie, bo wiadomo, że każda kampania może kierować się konkretnymi rzeczami i okej, te sugestie są jak najbardziej na miejscu, tylko po prostu, żeby nie skreślać twórcy, dlatego że wie, że jego odbiorcy nie będą do tego przekonani, bo faktycznie na pewno gdzieś znajdzie się osoba, która za wszelką cenę będzie chciała zrobić reklamę tylko, żeby zarobić, ale co z tego, jeśli każda osoba, która to zobaczy, pomyśli, aha, reklama. Super, i potem będą niemiłe komentarze i koniec końców będzie, wyjdzie to po prostu na niekorzyść firmy. Mhm. Albo przewinie po prostu widząc reklamę i w tak, albo w ogóle nie spojrzy. Mhm. Tak. Jasne. Wiesz co, jednej rzeczy zapomniałem was spytać. Tak teraz sobie myślę i patrzę na listę rzeczy, które chciałem poruszyć, bo jakby wy jesteście na poziomie takim, kiedy macie po kilka milionów obserwujących i to firmy biją się o waszą uwagę, ale co w momencie, kiedy my jesteśmy jeszcze przed tym etapem popularności? Czy jest jakaś, powiedzmy na przykład na YouTubie można się dopisać do sieci partnerskiej. Czy to się opłaca twórcy, to jest powiedzmy na inną rozmowę, ale czy jakby radzicie twórcom samemu iść do firm, jakby robić takie rzeczy, czy po prostu siedzieć i czekać? Jasne. Tak, ja pisałam i to pisałam do wielu firm i mi nie odpisało bardzo dużo, ale parę odpisało. I jeżeli marketer widzi, że my robimy jedną rzecz, to znaczy, że jesteśmy bardziej godni uwagi,
więc jest nami zainteresowany. A jeżeli profil jest pusty, nasz, ani filmiki nie mają żadnych produktów, żadnych reklam, tak samo nasz jakby druga aplikacja, nie chcę o niej mówić, no to wtedy jakby marketerzy chcą nas. Czym więcej robimy, tym jest większe zainteresowanie. Dlatego ja też pisałam do firm, żeby od czegoś zacząć, nawet zwykły barter. Myślę, że dziewczyny tak samo. Tak, od czegoś tak. Trzeba zacząć, dokładnie. Dokładnie, tak samo też pisałam do różnych firm, zaczynając dopiero, nie wiem, same początki, jeszcze nie miałam 100 tysięcy, jeszcze nie miałam miliona, ale pisałam i najpierw udawało mi się po prostu na barter i cieszyłam się chociażby z tego, że mogę dostać jakieś rzeczy, tak. Dodając post po prostu. I to jest taki, myślę, najlepszy początek, żeby się z tym wszystkim oswoić, z tym, żeby pokazać produkt jako reklamę, żebyśmy się też tego nauczyli, zanim dostaniemy jakąś ofertę większą i firma może być zła, że w sumie to tego nie umiesz zrobić, dlatego się za to bierzesz. Jeżeli tak, nie są zadowoleni z efektu. Moim zdaniem jakby początkujący taki twórca nie dostanie od razu wynagrodzenia w postaci pieniędzy, dlatego warto zaczynać od barterów po prostu. To też jest nauka, no i pracuje się też nad kreatywnością dzięki temu. No tak, można faktycznie, tylko też trzeba uważać, jakby barter jest tematem, który ja też wielokrotnie poruszałem już gdzieś tam we wcześniejszych prelekcjach, ale też jakby ode mnie taka rada jest, żeby z tym barterem, jakby żeby cały czas mierzyć wyżej. Nie, że to jest właśnie etap przejściowy, że na razie on jest ekwiwalentem tego, co mógłbym zarobić, ale żeby mieć świadomość tego, że barter jest tylko początkiem drogi, a nie jakby już celem. Nie, bo wiesz, to zwłaszcza wśród młodych ludzi, bardzo młodych ludzi właśnie to, co Marysia powiedziała, że sam fakt, że coś się dostaje już jest atrakcyjny, tylko teraz właśnie, żeby pamiętać o tym, że jakby idziemy do przodu, rozwijamy się i wykorzystać ten początek. Tak, wykorzystać ten początek jak najlepiej i wtedy pisząc do firmy pokazać, zrobiłem to i to i to i wtedy jakby no firma po prostu wie, no CV-ka, no po prostu, no. Kiedyś przyjdzie może też czas, że będziecie pisać CV-kę, chociaż wątpię, żeby którakolwiek z was to jeszcze robiła w życiu. Ale dobra. Nie możemy stać w miejscu i jak firmy zobaczą, że już coś zrobiliśmy w tym kierunku, żeby coś reklamować, no to bardziej będą zainteresowane, zobaczą nasze wcześniejsze poczynania i będą wiedzieli, jak możemy to przedstawić. Dobra. I bardziej to zainteresuje. Słuchajcie, ostatnie pytanie, tak naprawdę ostatnie pytanie. Od jakiej liczby obserwujących stajemy się popularni na TikToku? Bo mnie na przykład obserwuje, już wam mówię, 65 osób. To wszystko zależy od osoby, naprawdę. Nie, ale poważnie pytam. Jaki jest pułap? Czy to jest, nie wiem, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion? Ja nie umiem tego ocenić. Ja myślę, że w tym momencie na TikToku filmy idą bardzo, bardzo różnie i tak naprawdę to, ile mamy obserwujących, faktycznie tak, może mieć znaczenie jak najbardziej, bo poszerza się baza osób, które są z nami na bieżąco, ale również czasami filmiki trafiają do osób, które na przykład nigdy o nas nie słyszały i myślę, że ważne jest też to, ile osób zobaczy dany filmik, ponieważ różne. Tak jakby różnie to wygląda. Niekoniecznie są to tylko osoby, które nas oglądają, więc myślę, że warto też o tym pamiętać. W sensie, które nas obserwują. Można zobaczyć po komentarzach, po relacji widz, obserwator, twórca i wtedy można zobaczyć, jakie są relacje między właśnie tymi osobnikami, bo tak naprawdę można mieć 3 miliony, 4 miliony, a jakby grono nie jest aktywne, nie angażuje się w naszą twórczość, także na to trzeba patrzeć. Jasne. Czyli krótko mówiąc, nic nowego. Każde medium ma mniej więcej te same zasady, że jakby nabić liczbę obserwujących to jest jedno, a jakby mieć z nimi relacje i mieć na nich wpływ to jest często zupełnie inna rzecz, więc może lepiej znaleźć sobie niszę niż próbować wcelować, żeby 100 milionów ludzi nas obserwowało. Mhm. Dobrze. Czy coś jeszcze chcecie na koniec powiedzieć?
Powodzenia wszystkim. Tak, będziemy trzymać za wszystkich kciuki, za wszystkich, którzy chcieliby zaistnieć w jakiś sposób w internecie oraz reklamodawców, jeśli są zainteresowani, to żeby faktycznie zwrócili uwagę na te wszystkie rady, które tutaj podczas tej prelekcji dałyśmy. Tak, dobrze. Żeby uwierzyć w moc TikToka. Super. Słuchajcie, no to ja się z wami żegnam. Żegnam się też z widzami, którzy nas oglądali. Jeśli macie jakieś pytania, mówię do widzów teraz, to piszcie po prostu w komentarzu pod tym filmem. Postaramy się tutaj w gronie takim, jakim jesteśmy, zaglądać i odpowiedzieć, jeśli coś będzie jakby w obszarze naszych możliwości. I cóż, zapraszam was też do obejrzenia filmów z poprzednich dni, z nich, które jeszcze będą. Generalnie mamy miesiąc, kilkadziesiąt bardzo, bardzo fajnych prelekcji, więc jeśli jesteś młodym człowiekiem, który chce wejść w bycie twórcą też z poziomu właśnie takiego ekonomicznego, no to myślę, że ta konferencja i te kilkadziesiąt prelekcji, które możesz obejrzeć właśnie na YouTubie tutaj u nas, będzie na pewno wartościowe. Nie ma takich podręczników jeszcze z tego, co my zrobiliśmy w tym miesiącu. Do zobaczenia. Mam nadzieję w maju na Influencer Live Wrocław 2021, ale zobaczymy, jak to będzie. Cześć i dziękuję wam. Szalenie miło było z wami się spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Cześć, witamy Was na konferencji Influencer Live Wrocław. Nazywam się Marek Myślicki i reprezentuję agencję Get Hero, odpowiadam w niej za komunikację, no i prowadzenie szkoleń i webinarów. Ja nazywam się Magdalena Wysocka, jestem project managerem w teamie TikTok, w którym tak naprawdę prowadzimy wszelkie kampanie na TikToku realizowane z naszymi klientami. Czasem też rozwijamy je o inne media, takie jak YouTube czy Instagram. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o TikToku, o tym, jak TikTok może zmieniać rzeczywistość, ale też jak wykorzystać trendy, czym są trendy, jak w służbie marek i w służbie własnego kontentu można się nimi posługiwać. Ale zanim jeszcze zaczniemy o TikToku, kilka słów na temat samego Get Hero, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Jesteśmy agencją 360 influencer marketingu, to znaczy zajmujemy się tak naprawdę wszystkimi obszarami z tym związanymi. Jest ich aż cztery, bo zajmujemy się mega influencerami i super influencerami. Mamy też narzędzia do komunikacji przy użyciu nano i mikro. Produkujemy content dla naszych klientów, jak również organizujemy największy w Polsce event influencer marketingu Meetup w zeszłym roku organizowany w Krakowie. Jesteśmy też międzynarodową grupą, tak naprawdę jesteśmy częścią grupy Webedia wywodzącej się z Francji, która skupia na świecie kilkadziesiąt bądź też nawet więcej podmiotów marketingu internetowego. W Polsce jesteśmy częścią Webedii razem z gryonline.pl. Ale czym najbardziej się chwalimy, to są raporty TikTokowe, które wypuszczamy co roku. Dwa lata temu wypuściliśmy pierwszy raport na temat polskich użytkowników TikToka. W tym roku na zimę wypuściliśmy drugą edycję przeprowadzoną razem z wrocławskim oddziałem SWPS. Jeżeli jesteście chętni, żeby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę gethero.pl, z której można te raporty ściągnąć. I tak naprawdę to wszystko o nas. Teraz możemy przejść do części, czym jest TikTok. Czym jest więc TikTok i czym możemy mówić, o czym możemy mówić? Na pewno TikTok jest światowym fenomenem. TikTok jest tak naprawdę platformą, która wygrywa we wszystkich rankingach ściągalności aplikacji. TikTok jest ściągany miliony razy. Jak widzimy, we wrześniu tego roku jest na pierwszym miejscu. Wyprzedza aplikacje takie jak Zoom, Facebook, WhatsApp, czy na każdej z platform Snack Video, Google Meet. Czy aplikacje, które służą nam, jak widać, do komunikacji w czasie pandemii, bądź też do pracy w czasie pandemii. Ale TikTok jest numerem jeden, czyli rozrywka i content dostarczany przez tych influencerów tworzących na tą platformę, jak widać, jest wyżej stawiany niż wszystkie inne aplikacje, które można ściągnąć. Wzrost samego TikToka też jest niesamowity. Jak widać, tą krzywą, która ciągle rośnie i dobijamy już teraz tak naprawdę do granicy 700 milionów, jeśli chodzi o użytkowników. W Stanach
osiągnęła praktycznie 100 milionów i już nie ma rynku do wzrostu, czyli praktycznie każdy Amerykanin, który posiada smartfona, jest w grupie gdzieś tam w przedziale wiekowym, który odpowiadałby tak naprawdę demografii TikToka, między tam 13 a 40 rokiem życia, ma tą aplikację zainstalowaną. Dodatkowo 700 milionów światowo z wyłączeniem Chin. W Chinach TikTok pod nazwą Baidu posiada kilkaset kolejnych milionów użytkowników, czyli w sumie mamy ponad miliard użytkowników na całym świecie, co jest naprawdę olbrzymią liczbą. Użytkownicy w Polsce według oficjalnych, nieoficjalnych danych TikToka na początku tego roku było ich 2,8 miliona. Obecnie mamy ich ponad 4 miliony, czyli wzrost podczas pandemii jest też niesamowity. Ponad milion Polaków zdecydowało się na użytkowanie aplikacji TikTok i przynajmniej raz w miesiącu na nią wchodzą i przeglądają content, który jest na niej dostępny. Tak naprawdę to wszystko prowadzi do tego, że aplikacja TikTok i TikTok jako platforma jest tak zwanym the place to be. Nie ma osoby, która nie słyszałaby o niej, nie ma osoby, która by na niej nie tworzyła, bo też nie ma osoby, która z nią nie miałaby nic wspólnego. Jak widzimy nawet po ludziach, którzy mówią o TikToku bądź pojawiają się na TikToku, jest to bardzo szeroki spektrum. Robert Lewandowski, którego żona Ania już od kilku miesięcy chyba, nawet może lat, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, tworzy na tej platformie. Robert sam niedawno dołączył do TikToka, bijąc wszelkie rekordy popularności. Mamy sprawę TikTok versus Donald Trump, można powiedzieć, i to, jak amerykański prezydent zaangażował się w cały proces ochrony danych osobowych Amerykanów, które były pobierane przez aplikację TikTok, czyli bardzo głośna sprawa. Mamy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który również, jak widać, jedną z ustaw promował w sposób odpowiadający komunikacji młodym ludziom. Mamy muzyków natywnych dla tej platformy, jak Doja Cat, która tak naprawdę jej kariera się wybustowała, ale mamy też takich twórców jak Jason Derulo, który jest dosyć znanym i popularnym artystą, który również odkrył możliwości TikToka i co jest ważne, na przykład jest to gość, który nie zamyka się tylko na swoją twórczość TikTokową, ale bardzo często w swoich TikTokach sięga po TikTokerów i zaprasza ich do swojego domu i nagrywają razem TikTok. Czyli też przejście z tego świata YouTube'a muzycznego na TikTok jest bardzo możliwe. No i w końcu mamy też starszy target. Tutaj mamy Anię Wasiewicz, czy mamy przykład lekarki ze Stanów Zjednoczonych, które też nagrywają dosyć dojrzalszy content i content, który ma na celu też sprowadzenie troszeczkę innej demografii na platformę. TikTok jest też przede wszystkim nowym inkubatorem internetowych fenomenów. Do tej pory był to YouTube, było to też troszeczkę Instagram czy Facebook. Widzimy, że od dawien dawna nikt nie wypromował takich gwiazd i takich osobowości internetu, jak robi to TikTok. Najnowszym tego przykładem jest case Dogface'a 208. Zwykły, normalny facet, który pracował w Stanach, w stanie Kalifornia, w fabryce chyba ziemniaków czy chipsów ziemniaczanych. Pewnego dnia, wracając z pracy, zepsuł mu się jego Dodge Ram pickup. Dogface, długo nie myśląc, wziął swój longboard, który zawsze woził u siebie w samochodzie w takich sytuacjach, wsiadł na niego, wziął sobie Ocean Spray, ulubiony sok, napój, cranberry juice, wsiadł na longa, wyjął TikToka i nagrał tak naprawdę TikToka, który stał się hitem tego roku, o którym mówili wszyscy. Więc możemy odpalić, pokazać, jeżeli ktoś nie zna. To, który tak naprawdę zmienił postrzeganie tej platformy, bardzo się też przydał w Stanach. Sam ten TikTok do dnia wczorajszego miał 62 miliony odtworzeń. Autora tego TikToka śledzi już 5 milionów obserwujących. Niektórzy mówią, że to jest ustawione, że to jest jakiś fake. 100% organiczny viral, 100% tak naprawdę siły tej platformy. Tak jak powiedziałem, w dobie końca kryzysu i kryzysu geopolitycznego związanego z tym TikTokiem, no bardzo fajnie wizerunkowo też pomaga całej platformie w Stanach.
Ale oprócz tych odtworzeń i oprócz tych obserwujących, ta historia ma też dalszy ciąg i oczywiście jest to typowa amerykańska historia. Ocean Spray, czyli producent soku, napoju, zwrócił się do naszego autora, podarował mu nowy samochód, podarował mu zapas oczywiście swojego produktu. Sam produkt, sprzedaż wybustowała niesamowicie, ponieważ jak wczoraj rozmawialiśmy, w środę rozmawialiśmy wczoraj z Magdą, kilkaset tysięcy osób nagrało już bardzo podobne TikToki, wykorzystując napoje Ocean Spray. Więc to jest naprawdę fajna rzecz. Autor, no wiem, już ponad 5 milionów obserwujących, wystąpił teraz ponoć w reklamie stacji benzynowej w stanie Kalifornia. Jego kariera rozwija się naprawdę w zawrotnym tempie. Nawet jego córki, które mieszkają jakiś kawałek drogi od niego, 12-13-latka, na swoich kontach notują TikToki czy też Instagramy po 700-800 tysięcy wyświetleń. Więc można powiedzieć, jeden mały TikTok spowodowany zepsutym samochodem, a fenomen marketingowy na cały świat. Ale nie tylko Ocean Spray i nasz bohater są clue tego wszystkiego. Sam założyciel Nick Fleetwood, zespołu Fleetwood Mac, którego piosenka jest wykorzystana w tym TikToku, Dreams, nagrał właśnie bardzo podobną historię. Oprócz tych 200 tysięcy był to właśnie on, prezes firmy Ocean Spray, też nagrał takiego TikToka, a sam utwór jest jednym z lepiej rejtujących ostatnich tygodni na platformach streamingowych. Jak rozmawiałem z osobami z polskiego oddziału Tidala, jest to ponad 200, nawet 300% odtworzeń tego, co zwykle ten utwór notuje. Na świecie tak samo, więc nie tylko nasz autor zmienił swoje życie, ale tak naprawdę dał drugie życie utworowi, który wypromował dzięki temu TikTokowi. No i to, co jeszcze raz powtarzam, niezwykle dobry i fajny PR dla platformy na całym świecie, która do tej pory była usilnie, można powiedzieć, sprowadzana do roli złodzieja naszych danych osobowych. Dlatego uważam, że TikTok jest w stanie zmienić świat, jest w stanie zmienić go na lepsze i jest w stanie produkować tak naprawdę bardzo fajnych twórców i autentycznych ludzi, którzy kreują naprawdę bardzo fajny content na tej platformie. A jak i dlaczego, tak naprawdę w większej ilości szczegółów opowie Wam o tym Magda, która przyjmuje prezentację. To po pierwsze musimy sobie powiedzieć o tym, że TikTok nie istnieje w próżni, tylko ma dookoła siebie tak naprawdę całą przestrzeń innych znanych dotąd social mediów bardzo szeroko, które też oczywiście walczą o uwagę swoich użytkowników. Takie najbardziej królujące social media, które są odpowiednikiem TikToka, były nim do tej pory i to one tak naprawdę dostarczały nam jakieś rozrywki czy kontentu, który oglądaliśmy sobie na co dzień, to jest przede wszystkim YouTube i Instagram. Czyli TikTok stał się tak naprawdę dla nich konkurencją i tutaj też widać, zwłaszcza jeśli chodzi o Instagram, jakieś ruchy, które mają tak naprawdę na celu zagarnąć trochę tej publiki TikTokowi. Czy to się naprawdę tak dobrze powodzi na chwilę obecną? Trudno powiedzieć. Instagram wydał swojego Reelsa i ten Reels przez chwilę było o nim głośno, a tak naprawdę jeśli chodzi o jakąś medialność, troszeczkę gdzieś tam przygasł. Jeśli chodzi o TikToka, to on tak naprawdę bije te rekordy popularności, przedostaje się do tych wszystkich mediów, o których mówimy, mówimy o mediach tak naprawdę tradycyjnych. Portale typu Eska, portale muzyczne, czy jakiekolwiek portale z newsami wrzucają treści na temat TikToka. Na samym YouTubie powstaje masa filmów, które są tak naprawdę kompilacją tego, co się dzieje na TikToku, Pinterest, Instagram, czy nawet też Spotify. Przecież TikTok jest tak naprawdę bardzo związany z tym, jak to muzycznie się rozwija i dzieje na nim. Wrzucają treści, które są dedykowane TikTokowi, więc ten TikTok nie istnieje już tak naprawdę w tym swoim hermetycznym świecie, gdzie wszyscy tańczą i wrzucają fajne treści, śpiewają czy nagrywają po prostu komedii, filmiki, tylko przedostaje się właśnie do wszystkich mediów, które często z nim też powiedzmy walczą. Mówimy tutaj o YouTubie czy Instagramie. Musimy się zastanowić tak naprawdę, dlaczego te trendy powstają na TikToku, co sprawia, że on daje taką możliwość wybicia się i dlaczego my obserwujemy te rzeczy, które tak naprawdę do tej pory nie były widoczne, jeśli chodzi właśnie o influencerów czy jakieś gwiazdy znane z YouTube'a
czy z Instagrama. Krótko omówimy sobie takie kategorie, które bardzo mocno wpływają na to, że TikTok wygląda tak, jak wygląda i gwarantuje nam to, że jesteśmy w stanie bardzo mocno się wybić. Przede wszystkim treści. TikTok bardzo mocno na samym starcie postawił na rozrywkę. To trochę się zmienia na przestrzeni czasu. My dostajemy tam dużo treści także eksperckich, ale to nadal są treści, które są zaserwowane szybko, dynamiczne, dynamicznie przekazują nam coś bardzo konkretnego w bardzo krótkiej ilości czasu. Pod tym względem, jeżeli sobie zobaczymy na YouTube'a czy na Instagrama, to tak naprawdę one są już bliżej tej granicy, gdzie widzimy, że tak naprawdę dzieje się tam wszystko, tak? Czy są tam zabawne rzeczy, czy porady ekspertów, czy po prostu jakieś rzeczy z codziennego życia, to widać, jak bardzo te treści się różnią, jeśli chodzi o porównanie z TikTokiem. Kolejną z takich rzeczy, które bardzo mocno wpływają na to, jest format tych treści, tak? Na YouTubie, na TikToku jest to oczywiste, że jest to wideo. Na Instagramie jest to oczywiście bardziej wypośrodkowane, ponieważ tam mamy w dużej mierze jeszcze posty statyczne, mamy oprócz tego IGS-a, mamy też IGTV plus ten Reels, który dołączył. Widać właśnie w tym tą tendencję, że wszystkie te podmioty chcą iść jednak w stronę wideo i nie jest to dziwne, bo to jest jeden z bardziej angażujących formatów. Na TikToku mamy to połączenie wideo z muzyką, co sprawia, że po prostu chcemy to oglądać. Nawet jeśli nie oglądamy tej treści dla samej wartości merytorycznej, to mamy tam tą treść właśnie muzyczną, która czasem sama w sobie jest dla nas bardzo atrakcyjna i chcemy ją po prostu odsłuchać do końca, bo lubimy taką piosenkę, załóżmy. Kolejną rzeczą jest właśnie długość wideo. TikTok bardzo mocno stawia na to, żeby to były krótkie, chwytliwe treści, stąd też mamy na przykład elementy biblioteki bardzo obszernej na TikToku, gdzie te treści mamy tutaj do czynienia z jakimiś 15-sekundowymi urywkami piosenek, 10-sekundowymi. Zazwyczaj to są te takie najbardziej chwytliwe, najbardziej catchy momenty z tych piosenek, więc to nie dziwi, że te TikToki bardzo dobrze się ogląda. Na YouTubie jesteśmy jednak przyzwyczajeni do długich publikacji, to są 10-minutowe filmy, czasem dłuższe, czasem trochę krótsze, do tego trzeba usiąść, nie można sobie obejrzeć to w sposób on the go, kiedy się nudzimy po prostu, jedziemy gdzieś, czekamy na kogoś, siedzimy na kanapie. TikTok pod tym względem jest o wiele bardziej dostępny, po prostu odpalamy aplikację, zaczynamy swajpować i oglądamy jedną treść po drugiej. Ważną, bardzo ważną rzeczą jest też w tym momencie dotarcie. Jeśli chodzi o działania na Instagramie czy na YouTubie, to tutaj bardzo mocno determinuje nas chociażby język, czy chociażby nasza lokalizacja. Z tego powodu te treści trochę inaczej się rozpowszechniają. A to, że TikTok działa o wiele bardziej globalnie, jest bardzo uniwersalny, każdy może tam nagrywać i te treści są takie ponadnarodowościowe, są po prostu globalne przez to, że posługujemy się tam uniwersalnymi kodami kulturowymi tak naprawdę, to one docierają tak naprawdę w każdy możliwy zakątek świata. Czy jesteśmy w Ameryce, czy jesteśmy w Rosji, czy jesteśmy gdziekolwiek indziej, możemy wyprodukować treść, która trafi do każdego z możliwych krajów na świecie, tam gdzie jest oczywiście TikTok. Mamy też barierę wejścia. Jeśli chodzi o YouTube'a czy o Instagrama, to są już kanały, które bardzo mocno się wyspecjalizowały. My oczekujemy tam bardzo dużej jakości, my oczekujemy tego, żeby każdy miał odpowiedni sprzęt do nagrywania, czy jakiś aparat, czy po prostu dobrą kamerę, która jednak pozwoli na to, żeby cieszyć się fajną rozrywką. TikTok jest tutaj zupełnie innym narzędziem. Nam wystarczy wyłącznie telefon. Dodatkowo w TikToku mamy bibliotekę muzyczną, o której już wspominałam. Mamy bardzo zaawansowany kreator wideo, gdzie możemy sobie obrobić nasze filmy tak naprawdę, nie musząc korzystać z jakichkolwiek innych narzędzi, więc my mamy wszystko w jednym telefonie, którym możemy załatwić całą sprawę i nagrać film, który później obiegnie cały świat. No i konsumpcja treści. Na TikToku ona jest niesamowicie wielka. Sama aplikacja, w momencie kiedy już ją odpalamy, zachęca nas do tego, żeby oglądać te filmy i swajpować. Filmy na TikToku ogląda się bardzo łatwo przez to, jak działa aplikacja, w jaki sposób wpływa na nas, w jaki sposób my swajpujemy te filmy. Wystarczy, że sobie przeklikniemy, przeswajpujemy do góry i już mamy do czynienia
z kolejną rzeczą, tam wszystko gra, wszystko się rusza. To jest bardzo wciągające. Wystarczy odpalić aplikację raz i przepadamy tam na kolejne 10 minut, oglądając po prostu masakrycznie dużą ilość treści. Takim bardzo jeszcze ciekawym case'em z ostatnich dni jest piosenka Miley Cyrus i tutaj tak naprawdę widzimy ten TikTok efekt, tak jak to już jest nazywane przez samych użytkowników aplikacji czy osoby, które obserwują aplikację. Jeden z użytkowników TikToka nagrał sobie film, wykorzystując jakieś już dość tak naprawdę stare nagranie Miley Cyrus, był to cover piosenki Arctic Monkeys. Nagrał tą piosenkę, nagle się okazało, że jest super chwytliwa, wszyscy sobie o tym przypomnieli, chociaż ten występ ma już parę dobrych lat na koncie. Jak widzimy, mamy tutaj już ponad 200 tysięcy filmów, które zostały nagrane do tego utworu. Sama Miley Cyrus oznaczyła ten utwór u siebie na swoim koncie profilowym. Co zabawne, MTV przypomniało sobie o tym całym występie i tak naprawdę jest on zuploadowany teraz w przeciągu ostatnich 2 tygodni na platformę ponownie i zyskał w ciągu tych paru dni, kilku tygodni już ponad 2 miliony odtworzeń. Więc tutaj właśnie widać ten cały TikTok efekt i to, jak ten TikTok jest w stanie jednym pojedynczym nagraniem zmieniać tak naprawdę naszą rzeczywistość, a przynajmniej tą rzeczywistość, która jest w social mediach. No i tak podsumowując, tam gdzie jest rozrywka, tam pojawiają się właśnie trendy, czy to muzyczne, czy jakieś bardziej wizualne i o nich sobie teraz powiemy. No, trendy to jest ten moment, kiedy TikTok tak naprawdę tutaj żyje najbardziej i napędza tworzenie tego całego kontentu. Co warto o tych trendach wiedzieć, to to, że na TikToku jest ich bardzo dużo, one się bardzo dynamicznie zmieniają, tak naprawdę z każdym tygodniem, czasem nawet dniem, kiedy odtworzymy sobie aplikację, mamy do czynienia z czymś nowym. I tutaj musimy sobie przypomnieć, albo może raczej powiedzieć o definicji tego trendu, bo TikTok trochę ją wywrócił, tak? Do tej pory rozumieliśmy trendy jako challenge, mieliśmy jakiś Ice Bucket Challenge, czy różne inne trendy na Facebooku czy na Instagramie, gdzie przychodziliśmy, tworzyliśmy jakiś content, oznaczaliśmy sobie najlepiej znajomych, żeby oni też go odtworzyli i jakoś to sobie leciało. Nie. Na TikToku wygląda to zupełnie inaczej. Trend to jest przede wszystkim atrakcyjny content z jakiegoś powodu. Czy mówimy tu o muzyce, czy mówimy tu o jakimś konkretnym efekcie, bo mamy takie opcje na TikToku, jak jakieś filtry, nakładki, też augmented reality. To też czasem się staje trendami, czy po prostu jakąś zawartość merytoryczną, coś jest na tyle atrakcyjne wizualnie, że nam się to fajnie ogląda, nam się to podoba, chcemy to też odtwarzać u siebie. Więc my proponujemy taki podział, żeby nie rozumieć tutaj tego trendu jako właśnie challenge, ale jako coś fajnego, coś, co jest rozrywką w czystej swojej postaci. Trendy możemy sobie podzielić tak naprawdę na dwa sposoby, w jakie one powstają i możemy sobie powiedzieć o trendach odgórnych. Tutaj mamy hashtag challenge, który jest jednym z formatów reklamowych TikToka. Taki trend jest reklamowany na stronie głównej z odkrywaniem na TikToku. Dostajemy swój baner i z reguły mamy tutaj jakąś taką jedną konkretną koncepcję, która jest promowana i w ramach której bardzo dużo kontentu powstaje po prostu, który nam tutaj przekazuje i naśladuje tą proponowaną koncepcję. Z drugiej strony mamy po prostu trendy, które też są gdzieś tworzone przez TikToka na bieżąco, na przykład nawiązują one do tego, co aktualnie się na TikToku dzieje, są związane z jakąś sezonowością, czy z powrotem do szkoły, czy tak na przykład podczas początku pandemii mieliśmy trend związany z pracą z domu, gdzie TikTok sobie nawiązał już bezpośrednio do użytkowników, którzy są dorośli, siedzą w domu, muszą pracować z domu, więc dlaczego się tym nie pochwalić? I tutaj pokażemy sobie przykłady. Pierwszy przykład to jest hashtag challenge, który był stworzony wraz we współpracy z marką Maybelline, a później mamy taki typowo hogwartowy Harry Potter trend na powrót do szkoły. I want that extra, extra, extra ordinary love. I don't want no regular. I'm so done with regular. I need that extra ordinary love. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Gryffindor!
Z drugiej strony mamy też trendy, które powstają oddolnie. I to są trendy, które bardzo często wychodzą bezpośrednio od twórców. Mamy twórców, którzy są już na TikToku rozpoznawalni, tworzą bardzo dużo kontentu, który jest po prostu powielany przez to, że oni wymyślili coś fajnego, coś kreatywnego. Czasem mamy do czynienia wyłącznie z jednym twórcą, czasem jest tam zaangażowanych kilka osób. Jakby wszystko na TikToku pod tym względem jest tak naprawdę możliwe. I to jest bardzo ciekawe, że takie rzeczy powstają i dzięki temu, jak ten TikTok działa, tak naprawdę są w stanie przedrzeć się do jakiejś bardzo szerokiej świadomości. No i drugim takim przykładem, który już tutaj Marek omawiał wcześniej, jest ten przykład, kiedy to piosenka jest tym trendem i przez to, że jest chwytliwa, przez to, że jest fajna, bardzo często są to piosenki, które dopiero co wyszły na rynek i są jakimiś świeżymi hitami, zostają takim trendem. Ale też zdarzają nam się piosenki, które tak jak właśnie Fleetwood Mac zostają wyciągnięte skądś i niespodziewanie zaczynają królować po prostu na TikToku. I możemy sobie przejść do tych przykładów. I tak sobie podsumowując, dlaczego ten TikTok w ogóle kreuje trendy? To, co bardzo wpływa na to, że on jest tutaj tym głównym kreatorem, to jest przede wszystkim to, że TikTok posiada po prostu globalny zasięg. On nabudował sobie bardzo dużą bazę użytkowników. Oni są aktywni, oni biorą cały czas udział w tym, co się na TikToku dzieje. TikTok jest obecny w bardzo wielu krajach. Jest też tłumaczony na wiele języków, co bardzo mocno zmniejsza tą barierę wejścia i dotarcia do użytkowników z całego świata. Mamy tutaj uniwersalność kontentu, tak? Czyli nie musimy być kimkolwiek specjalnym, nie musimy pochodzić z jakiegokolwiek konkretnego kraju, nie musimy posiadać jakichkolwiek konkretnych rzeczy. My jesteśmy w stanie nagrywać tak, jak lubimy, tak, jak chcemy, niezależnie od tych wszystkich rzeczy. Kolejną rzeczą, która wpływa na to, dlaczego TikTok kreuje te trendy, to jest też to, co już poruszaliśmy wcześniej, czyli to, że TikTok operuje jednak formatem wideo. On jest o wiele bardziej angażujący niż taki zwykły post na Instagramie. Mamy to połączenie wideo widoczne, czyli tą sferę wizualną. Mamy też z drugiej strony kwestię tą muzyczną. Razem to tworzy bardzo atrakcyjny dla widza mix. I taką ostatnią rzeczą jest to, że mamy do dyspozycji całe potrzebne nam zaplecze techniczne, które ułatwia nam tworzenie tego kontentu. To wszystko składa się na to, że ten kontent powstaje bardzo szybko, tak naprawdę od ręki możemy stworzyć bardzo fajny film, a przez to, jeśli trafimy fajnie w algorytm, jeżeli stworzymy coś bardzo kreatywnego, bardzo angażującego widza, jesteśmy w stanie później gdzieś tam wiralowo rozejść się po świecie z naszą twórczością. Przejdziemy sobie teraz do case study, który bazuje na tym, że wykorzystaliśmy w komunikacji marki trend, który już na TikToku istniał. Bardzo mocno wpłynął on na to, że marka zyskała bardzo dużą ekspozycję, tak naprawdę bardzo niskimi nakładami pracy. Powiemy sobie tutaj o marce Schwarzkopf. Mówimy tutaj o produkcie z serii Life. Wykorzystaliśmy tutaj tak naprawdę jedną influencerkę, która ma fajne włosy, więc świetnie się nadawała do tego, żeby pokazać super metamorfozę. Kampanię prowadziliśmy w lipcu. I podzieliliśmy to wideo tak naprawdę na dwie publikacje. W pierwszej publikacji skorzystaliśmy z takiego TikTokowego trendu, który polega na tym, że pokazujemy jedynie jakiś ułamek efektu, zachęcamy widzów do tego, żeby oni wrócili po 24 godzinach do nas i zapoznali się z efektem. Czasem w ogóle się to nie dzieje na profilach osób, które tak naprawdę zapewniają nas o tym, że coś się wydarzy. W tym akurat przypadku jakby zaangażowaliśmy się tak samo w powstawanie tego procesu i pokazywanie, że coś się stanie, a też podzieliliśmy się z widzami efektem tego wszystkiego i obejrzymy sobie teraz, jak to wideo wyglądało. Czyli
tak jak już tutaj wspominałam, na tym pierwszym wideo mieliśmy jedynie taką bardzo krótką, bardzo catchy zajawkę tego, co się dopiero stanie, a na drugim pokazaliśmy już taki pełny reveal tego, co się zadziało na głowie Marleny. No i przejdźmy sobie teraz do wyników kampanii, bo one są bardzo interesujące. Jeśli chodzi o te oba filmy, to one po zakończeniu naszej kampanii miały ponad 6 milionów odtworzeń. To są tylko dwa filmy, więc to i tak jest już bardzo dużo, ale po 4 miesiącach postanowiliśmy sprawdzić, co się stało z tymi filmami, czy one jeszcze żyją. No i w sumie spotkała nas bardzo fajna niespodzianka, bo okazało się, że te dwa filmy łącznie zyskały na wyświetleniach bardzo wielki przyrost. Po tych 4 miesiącach teraz mają ponad 23 miliony odtworzeń. Pierwszy z tych filmów, ten taki najbardziej trendowy, który tak naprawdę był tą całą zajawką, pokazał, że potrafił urosnąć w ciągu tych 4 miesięcy do 17 milionów odtworzeń. Czyli wpadł w te trendy, udało nam się osiągnąć bardzo fajny efekt, dotrzeć do bardzo wielu osób, a jednocześnie pokazaliśmy po prostu produkt marki w bardzo naturalny sposób, zapewniając jej dużo ekspozycji, ale też nie używając takich standardowych reklamowych rozwiązań. I to bardzo pokazuje nam też, jak działa tak naprawdę algorytm TikToka. Czasem nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć, że jakiś film po pewnym czasie znowu wróci do tych trendów i to ze zdwojoną siłą. Więc to trochę jest tak, że z tymi trendami nie zawsze jest to oczekiwane, że nasz film nagle uzyska taki wielki sukces. Dzięki za uwagę. Raz jeszcze Magda Wysocka, Marek Myślicki z Get Hero. Mam nadzieję, że pokazaliśmy troszeczkę, jak TikTok faktycznie może zmienić rzeczywistość i jak fajnie wykorzystywać trendy w służbie nie tylko sobie, nie swojemu kontentowi, ale też markom. A po wszelkie dodatkowe informacje i po nasze raporty zapraszamy na gethero.pl. Dzięki serdeczne.